Siema, witam w odcinku podcastu, którego na pewno nikt się nie spodziewał, bo moim gościem dzisiaj będzie Jerzy Kryszak, którego miałem okazję poznać dzięki Tomkowi Kołeckiemu i będziemy rozmawiać o początkach wejścia w komedię pana Jerzego oraz o tym, jak w latach 90. było inaczej w komedii niż jest teraz, co moim zdaniem jest bardzo ciekawym tematem i uważam, że jeszcze żeśmy go do końca nie zgłębili. No i w ogóle chciałem podziękować po bardzo Bibliotece publicznej w Legionowie, czyli poczytalni, gdzie użyczyli mi sali, żeby mógł nagrać. Ten odcinek podcastu. Tam jest dużo stand-upów. Chodźcie do Biblioteki Publicznej w Legionowie. Jeżeli macie blisko, pozdrawiam i zapraszam na rozmowę. Dobrze. Panie Jerzy, dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, jak zdrowie, szanowne? Porządku. Porządku. Tak, Bardzo się cieszę, wszystko jest w porządku. Jak widzę, słońce, od razu jest lepiej. Naprawdę jest lepiej. No właśnie, to y, widzę, nienawidzę. Tomek jak mi mówił, że pan w Tajlandii mieszka i to dla mnie było takie. Znaczy, mieszka, Tomek nie mieszka Trzy e, e, miesiące w roku sobie tam spędzamy. Po prostu no, To jest. E, Gruśn... Te najgorsze? Gruśn... Tak. 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 Jest, to, są, to jest od 15 grudnia, mniej więcej do 15 marca. To jest to ten okres, którego ja nie cierpię, nie cierpiałem nigdy i zawsze z tego powodu cierpiałem. No, jest ból, jest brak słońca i w ogóle. Brak słońca, krótki dzień, jest zimny. Ja nie, nienawidzę. Jestem chodakowy, czyli wiesz, czasami, już, jak już jest, naprawdę śnieg spadnie, to już mam problem z tym chodakiem. Kiedyś w Nowym Targu to zgubiłem, bo mi padł się, jak, jak weszliśmy gdzieś tam do jakiegoś domu kultury i potem się okazało, że przez te półtorej godziny śnieg spadł, spadł jakieś 20 centymetrów śniegu i wychodzimy tu równo, no to ja w tych chodakach pamiętam, to było ze 35 lat temu. Wychodzę, zgubiłem jednego, potem żeśmy szukali go w śniegu, bo żeśmy szybko lecieli, żeby pokonać te przestrzenie Ale śnieżne, więc a nie, nie nie lubię zimna, nie lubię okay. powodu, nie, nie, po prostu nie. I jeżeli na przykład od czasu, jak żeśmy przylecieli tam 15 marca do, nie wiem, tydzień temu, nie było jednego dnia słonecznego, po No. to jest dramat. Ja mówię, może ja wstaję i patrzę, już, już mam dosyć tego dnia, tak? Raz się pojawił jeden dzień, tydzień temu było cały nie, ale, słoneczny. Albo jaodien... chyba jeden stopień. Zaczęło się, <laughs> potem żoło, było kie, kie, kiepsko. Jeszcze próbuję jakieś prognozy, że coś, że śniega. Ja nie nienawidzę tej takiej naszej, no nie wiem, to wszystko jest obliczone do takiego, wiesz, klienta, który. Musi kliknąć, musi wejść, musi zobaczyć, bo wszystkie te tytuły, że huragany, że idzie śnieg, że idzie tajfun, że, tak. że z zachodu już nawet i ze wschodu i że to wszystko się spotka w Polsce, że będzie 25 centymetrów śniegu. Ja wiem, jak? No dlaczego? Ja mówię, w związku z tym chodzę, klikam, próbuję złapać szczegóły, że będzie potworny wiatr. Ja wiem, no, dzisiaj w nocy, no to no. w nocy nic się nie wieje. Czyli wiesz, to wszystko jest czasami takie poddawane i tak torturują mnie tymi zapowiedziami, że będzie bardzo pięknie, Aha, albo będzie bardzo źle. I co chodaki do, do szafy A, i wymowane, tak? No nie, nie, nie chodaków. Ale bo ja się nie, nie, że pan w ogóle w... nie chowa. Ale pan, właśnie pan w chodakach, jest, jest kwiecień, Ta. początek kwietnia i już w chodakach. No jak to już? No cały czas no, to, no, nie, w, ogóle, w ogóle nie były schowane. To jest niesamowite. Raz w tym roku miałem właśnie chyba raz, tylko w ogrodzie założyłem, bo... Takie mam walonki, takie, wiesz, mm -hmm. coś takiego, że to tak, jak muszę jak wchodzić, wchodzę na drzewo, wasza no akurat był taki zimny dzień w marcu, mówię, jeszcze muszę coś tam dociąć. Mm -hmm. tak? Jak wróciłem tam 16 czy 17 marca, to włożyłem takie, a było tak jakoś zimno, coś śnieg znowu spadł. Ja sobie, kurczę, muszę to dociąć, bo przyjdzie słońce, wiesz, to mi to, a już będzie za późno, że pójdą soki. W związku z tym ubrałem te swoje walonki takie, ale, są... <grym> ale przynajmniej są ciepłe. Rozumiesz, że wkładam nogę, to wiem, że mam gorące, mam od, okay. od razu idzie wszystko na całe ciało. No, ale... no Dobra, to witamy no. w Polsce w takim razie. Witamy, w tym witamy, wspaniałym kraju słońca miodem, mlekiem płynące, jak pan wie. E, panie Jerzy, ja pana zaprosiłem, bo pan, e, pan wie tam z Tomkiem, kołeckim się pan zakumplował. Za za <grym> Pomógł bardzo, już tam nie będziemy wchodzić. Tak, I, i, i pomyślałem, że zaproszę pana jako weterana komedii polskiej, jako <noise> gwiazdę i z, zapytam w ogóle o całą, jakby jak pan z komedią, I tak pomyślałem, że od początku byśmy zaczęli, jakby, że poszedł pan na aktorstwo, się od początku, no, ale, ale jest tam. to dobry punkt, nie? Tak. więc poszedł pan na aktorstwo do PWST w Krakowie i, 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 i co się dzieje? Skąd ta komedia się nagle tam bierze? Wiesz co, nie, komedia się pewnie brała się wcześniej. Ja nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam siebie z czasów licealnych. To była szkoła... E, ko, e, e, chciałem powiedzieć koedukacyjna. To była, to była, to była szkoła męska mhm. um, i wiem z opowieści, ja mało pamiętam z tego, przysięgam ci, wiem tylko, że unikałem szkoły jak mogłem. Miałem um, ja bardzo... Z, z, bardzo dużo dni opuszczonych. opuszczonych zwłaszcza 10 i 11 klasa, czyli trzecia, czwarta dzis w dzisiejszym języku. Mhm. A tu ci, Nie, 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 proszę, ja chcę podgłośnić. Proszę, proszę się nie stresować. Trzecia, czwarta... no i troszeczkę, bo jak człowiek się zakochał, to wiesz, to Oczywiście. są jakieś preferencje, nie? W związku z tym miłość, uczucie było silniejsze niż, niż chemia, niż fizyka. W związku z tym różne były sztuczki unikania tych lekcji, tak? W związku z tym były też i śmieszne rzeczy się zdarzały. Czyli wiesz, ktoś siedziałem na przykład pod ławką, bo chciałem opuścić dwie lekcje, a jedną przepuścić. A się okazało, że przychodziła kobieta, która była w zastępstwie. I dla, ja nie chodziłem na przykład na chemię przez prawie cały rok i nie chciałem, żeby mnie w ogóle poznała. <laughs> A żeby gdzieś dorwać ten dziennik i tam wpisać, wiesz, dwa razy trzy plus i mieć to z głowy. Aha. A no i więcej różnych. Już, już wtedy się działy takie komiczne rzeczy, w sensie komediowych zasadzek, tak? bo coś się wydało, coś się wysypało. Wiem, że było w miarę zabawnie. Okay. Ale to z opowieści. Naprawdę nie pamiętam Rozumiem. tego okresu. Ale to trzeba było się Wspominam jednak uczyć, żeby żeby że się przemiło to liceum, ale. Ale były takie, wiesz, niedogodności typu przedmioty różne, tak? Mhm. Jak matematyka, fizyka, chemia, których nie, nie cierpiałem, nie, nie lubiłem. A potem szkoła teatralna. Szkoła teatralna też była taka trochę. Już z przymusu, bo za pierwszym razem się nie dostałem do łodzi, mimo że się dostałem. Właśnie chciałem zapytać, przepraszam, bo y, dostać się do PWST w Krakowie to nie jest y, bułka z masłem. To nie jest człowiek, który opuszcza wszystkie zajęcia, a się dostaje. Nie, to się okazało, że jednak jest. Może, może to da była bułka z masłem, ale to była bułka. Natomiast wcześniej zdawałem do łódzkiej szkoły teatralnej. Mm. Raz i drugi. Za pierwszym razem y, zdałem egzamin. Byłem tak naprawdę jedenasty na szesnastu. Na liście, bo 16 przyjmowali, potem są takie jakieś tam jeszcze odwołania. Byłem jedenasty, ale poproszono mnie na rozmowę. Pamiętam, jak dziś pani profesor jakaś wojutycka wtedy, która była od między innymi od impulsacji głosu, mhm. powiedziała mi, że bardzo jest źle z moim głosem. Że mam mat, że mam, na pewno mam węzełki, gruzełki i inne narośla mhm. i że to się bardzo źle skończy. Więc żeby oni zaryzykowali. Pracę z głosem na dłuższy czas, wyliczając w to szkołę i późniejszą ewentualną pracę, to oni muszą być pewni, że ten głos, te struny wytrzymają. No wow. i skierowało mnie do szpitala na badania foniatryczne i lekarz zobaczył i mówi no, no, są takie jakieś takie, jakby takie węzełeczki, takie malutkie takie guzeczki na tych stroneczkach, minimalnie widoczne. Ale to jest taki głos, on jest taki um, szarawy, on nie jest metal, to nie jest szklanka kryształowa, on ma taki mat, no ale taka jest wroda tego głosu, ja tu nic nie mam do roboty. Mm -hmm. Ja przyszedłem, powiedziałam, no, tak. no ale niestety już żeśmy poczynili pewne, e, pewne zmiany i e, pan będzie jeździł na konsultacje, panie Jerzy, <noise> To do Łodzi raz w miesiącu, e, do tego szponiatru i ja mówię, ale no, nie, nie, to ja bardzo proszę, nie możemy brać tego na siebie. <laughs> Za mnie przyszedł Krzysztof Stroiński, bo on był 17. Aha. E, czy tam były powiedzmy 20, tam 21, a weszło 20, bo w 20 chyba wtedy wchodziła. A ja tak zostałem w takim, w takim zawieszeniu. Niby nadzieja była, że dostałem się. Czyli wszystko w porządku jest. że gdzieś tam ktoś coś dostrzegł, tak? Tak zwana komisja. Tak. Ale nagle nie jestem w tej szkole. No to potem pojechałem dziś. Do cioci do Francji na miesiąc, na dwa miesiące. To był 1968 chyba 8 rok. Wtedy pojechałem sobie, mam wolne po maturze, no to tam wrzesień październik spędziłem we Francji u cioci, bardzo miłe miejsce. Tam się posłuchałem Chopina, mówię tak, wracam, bo kocham płacze i wierzba i churwa, jego mać wracam. Wracam, koniec, nie ma cudów. A zostań, zostań we Francji, zostań, to będziesz śwież, nauczysz się języka, będziesz się uczył tego. Mhm. I wujegita, ciocia, czyli mama mojej siostry, tak, i zostań, zostań. Ja mówię, nie, oh, i znowu pana napuściłem, nawet już potem przy liście płakał To jest niestety, to jest człowiek jest taki durnowaty. No i z tymi łzami po półtora miesiąca wróciłem do Polski i mówię sobie, czas... Przyszedł już maj, trzeba przygotować się, mówię tak, co ja będę się przygotowywał, mam ten sam repertuar na egzamin, co w zeszłym roku, czyli wiesz, ballada dziadowska, jakiś leśmian, jakaś kaweczek prozy, coś, mówię, coś tam się, czegoś nowego nauczyłem. No i egzamin, przyjechałem w, tam koniec czerwca do Łodzi na egzamin. Pani, ten sam skład siedział mniej więcej, jakiś tam wtedy był, tam. wszystko pamiętam jak dziś. Lewek, taki był rektor i był ta Jutycko. tak, ja coś mówię, postukiwał dziady go, o ziem kulą drewnianą. To jest Leśmian, ale tak. Stop, stop, stop. Można troszeczkę głośniej, bo my pana nie słyszymy. Tak, po komisji. Nie, 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 tak. Czy pan jeździł na tę konsultacje? No, byłem tam ze dwa razy. To proszę jeszcze raz. Postukiwał, dziadygał ziemię. Stop, przepraszam, my pana nie słyszymy. A. To jest duży problem z tym głosem. Widzenia. Do widzenia. No i ze, spotkałem takiego jeszcze też kolegę, który z Kalisza, bo ja jestem z Kalisza, spotkałem takiego Zbyszka, który mówi: tak, Chcesz zdawać do Krakowa. Przyszto tam są wiesz, to tam tylko się dostają dzieci wiesz, znanych, ewentualnie wszystko, piąta woda po Kisielu, albo rodziny. Do Warszawy też nie, bo tam tylko znajomi wielkich gwiazd. Jedziesz do Krakowa, tam jest uczciwy egzamin. No i pojechałem za trzecim razem do Krakowa i się nie dostałem. Nie, to znaczy, do... nie. nie wiesz, co? Uważaj teraz, wiesz co, jest taka sytuacja. Super. Jestem siedemnasty na liście. Dobra. Przyjmują 16, tak naprawdę 20, ponieważ są cztery miejsca rektorskie. Mm. I dziewczyna, która również była tam, osiemnasta z Krakowa. Ja mówię, ja w... FK, ja jadę do domu. Ano i tak, złożymy podanie. Złożyliśmy podania o odwołania do rektora że jesteśmy 17-18 miejsce i jak przyjmują 20, że my jesteśmy w tej że tak powiem, tej tak. grupie dodatkowych miejsc. A ona mówi tak, ja to wszystko dopilnuję, wszystko to złożę, te papiery twoje też, twoje też, twoje też. Taka wyszła sekretarka, dobrze, dobrze paniurku, Jurku, dobrze panie Ewo, to ja już to biorę, już dzisiaj biorę, już składamy do rektora, dobrze. I pojechałem do domu myśląc, że się dostałem. I tak, wiesz, ojciec, matka, no jak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, a tu najlepiej, bo tylko czekam na telefon od tej Ewy. Jakie są, wiesz, 3-4 dni, to może potrwa. I nagle otrzymuję telefon następnego dnia od kolegi, który mówi, gratuluję ci i dostałeś. Jesteś szesnasty, a byłem siedemnasty. A dlaczego? Ponieważ chłopak, który się dostał, był tam, nie wiem, jedenasty na liście, dziesiąty, dziewiąty, pierwszych, nie mam pojęcia w akademiku, w którym mieszkaliśmy na czas egzaminów szkoły teatralnej, uderzył takiego brygadzistę sceny, taki był Józef Kukuła, który kiedyś pracował w Teatrze Słowackiego, tam, wiesz, sznury, coś, tu pomagał czasami na malarnie, takie rzeczy, taki, taki człowiek od wszystkiego, Aha. który zawiaduje sceną odpowiedzialnie za te wszystkie, wiesz, sznury, to, żeby się nie pozrywało, te maszyny. I on był na bańce, ten młody człowiek, uderzył tego kukułę, bo ten mu zwrócił uwagę w nocy, że się nie hałasuje. Dostał wspiąchy i kukułek się przewrócił. Nawet by nawet nie zadenuncjował tego gostka, tylko że ktoś to zobaczył. Powiedział no jak można starszego pana. Chłopiec został natychmiast wywalony następnego dnia rano. Już go nie było w ogóle na oh, żadne z wow. list. I ja byłem 16 I teraz na moje miejsce z kolei Taki nasz przyjaciel, Janusz Świerczyński, został się, bo był 21. I, I to był facet, że, żeśmy też mieszkali 3, 3 lata przez, w akademiku, a razem w prycze, w prycze. I już potem, wiesz, od drugiego roku mogliśmy sobie już gdzieś troszeczkę decydować, zwłaszcza na trzecim roku, kto gdzie mieszka, czy sam mieszka, mhm. czy wiesz. A myśmy całe 4 lata we, we, we trójkę mieszkali. A, taki z takim... Taka, no, codziennie pryczę, pryczę, w prycze, w Prycza, wiesz. Buty czyszczone, spodnie, skarpetki, wszystko, wszystko ta dziewczyny, coś tu, wszystko to. No to Zależy skąd ta życie, komedia? To komedia? Komedia się brała po prostu, myślę, wiesz co, z mojego mimo wszystko dość pogodnego spojrzenia na świat. Hmm. To chyba gdzieś jest tak, bo to nic. I wiedziałam że gdzieś ten mój, moje poczucie humoru, gdzieś ono się wlokło z tego liceum, tak? jak na przykład na pierwszym roku, to też dostałem wtedy lufę, a dwójkę tam, bo już, już był egzamin z piosenki, jakaś piosenka, I ja dostałem piosenkę jakąś taką ludową. Ludowe piosenki mieliśmy, tak? I była pioseneczka, a. O mój, mój, mój ptaszku, o mój ptaszku, krogulaszku, daleko, latasz. Jakaś piosenka z. Z Małopolski, rozumiesz? Aha. kolber z Kolbergiem po kraju. Wszyscy mieliśmy, każdy miał jakąś piosenkę, i to był egzamin z piosenki, takie niby proste piosenki na, na dzień dobry, żeby na pierwszym roku zobaczyć muzykalność, sprawdzić głos. Tego. No to miły ptaszku, krogulaszku. No to e, uczyła nas taka pani Kwiatkowska, Halinka, a zresztą znajoma Jana Pawła II. I z teatru rapsydycznego. I miłe ptaszkę, krogulaszko. No i ja wyszedłem do tego ptaszka. A teraz Jurek, proszę, już takie ja przedzielenie ostatnio taki sprawdziam przed egzaminem przed... bo to nie myśmy się w zasadzie popisywali, tylko zawsze się popisuje pedagog, tak? Bo on chce mieć, o, mam zdolnych ludzi, no to moja zasługa. No i wie. Śpiewamy, śpiewamy. Ja wychodzę, śpiewam miłe ptaszko, krogulaszko. No powiedz, że mi tak, powiedz, że mi. No, już przerwałem piosenkę. awantura, żeby ptaszek nasrał, tego nie ma w ogóle w piosence. Takich taki rzeczy było, było jakby coraz więcej. Tak, okay. coraz więcej. No, takie rzeczy się zjawiały, żeby a raz, żeby no, troszeczkę uciec. Zawsze Szekspir też uczył od jednej, że wtedy jest tragedia, kiedy, kiedy jest element komediowy. Mm -hmm. Bo wtedy wiadomo. Od Widać różnicę, tak? E, tu płaczymy, tu się śmiejemy. I żeby podbić dramat, wszyscy dobrzy e, dramatopisarze wrzucają, jeżeli ktoś rozwija jakąś potworną, potworny wątek tragiczny, wrzuca zawsze coś Zabawnego, że mhm. przez moment, raz, że widz, że nie, nie był przytłoczony, dwa, bo bez przerwy nie można się w tej wież krwi, w tym boleści, a tarzać po podłodze. W związku z tym element komediowy zawsze się przydaje, zawsze mhm. się przydaje, żeby podbić ten dramat, tak? A z kolei dramat podbija komedię. A, bo I to idzie w dwie Od strony, prawa. nie? I, i, I to gdzieś myślę, że intuicyjnie mi się to brało. Z takich żarcików. No, tak, lubiłem takie, jakieś wiesz, inaczej troszeczkę potraktować sceny. Nie lubiłem takiej powagi na, na wynos, takiej napuszczoności. Nie wiem, czy widziałeś ostatnie przemówienie. E, nie, Dudyń, e, staram się nie oglądać. A, właśnie ak aktywnie ja unikam. przez 5 minut, a drugie 5 minut odpuściłem, ponieważ takiego, wiesz, takiego koturnu. Ja lubię koturn, lubię jak jest ten koturn podany, ale on nie może trwać za długo, nie może być za wysoki. Tak? Aha, Takie monumentalne przemówienie nie może trwać 15 minut, bo no chyba, że rzeczywiście jesteśmy na, na, absolutnie na froncie i mamy tu a, wiesz, sytuację, mhm. którą trzeba opisać bez żartów. Natomiast, jeżeli ktoś mi sadzi, pompując i to widzę wszystko jest Pompowane sztucznie, to znaczy jest tam z tyłu ta pompka, którą tam mu ktoś ładuje cały czas, sz, 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 to powietrze i ta głowa się cały czas podnosi. Co mu opadnie, to mu się podnosi. To, to jest dla mnie nie do przyjęcia. No to jest komedia A, też tak? w pewnym punkcie już tak. No to już się zaczyna wtedy, właśnie komedia. Tak, tak. A tak. przekażemy ten moment grozy, moment pra takiej prawdy, tragicznej prawdy, i już potem już jest tylko tak, no, tak. Karykatura tak, tak, tak. Nic... to się robi. Tak, już się robi karykatura. No dobrze. Yy, yy, w pełni się zgadzam, ale tutaj yy, do, dojrzę <sum> do wejścia. czego się zaczął? Do, dążę do wejścia do, do komedii. Zostaje pan w latach 90. komikiem, ale mam, że kończy szkołę teatralną. Yy, Teatr Atoneum w Warszawie. Bardzo długo. Yy. Gram yy. przez cztery, lat w ogóle. Tak. A w teatrze yy, w końcu grałem też i Robespiera w sprawie Dantona. Tak? Czyli to jest trzy godziny napieprzania genialnego tekstu pani Przybyszewskiej. Yy, szkoda, że nie pisała więcej jak cztery sztuki, we wszystkich czterech yy, yy, sztukach gram akurat. Ale tam jest ogromny, tam jest, to są tak polityczne, tak wspaniałe sztuki. Tak wspaniałe. Mhm. Akurat zagrałem rzeczywiście we wszystkich trzech, a w dwóch a grałem Robespiera. I, I to wiesz, też w takiej, w takiej roli. Ona akurat nie wiem, pozostawała tam miejsca na komedię. I ja szukałem zawsze komedii. Gdzieś na się szukałem zawsze, żeby rozluźnić, tak? Żeby nie było do końca cały czas. To pompowanie z tyłu, tak, tylko tak. żeby dać widzowi troszeczkę odpocząć. Gdzieś to było, wiesz, jednak. coś takiego, a poza tym uwielbiałem jedną rzecz. Uwielbiałem zawsze. To jest to, czego widz nie powinien zobaczyć. To znaczy prywatne ugotowanie się. O. Ja to uwielbiam. Czyli Ten chochlik taki ak, wewnętrzny do, do psocenia gdzieś jest. Nawet nie do psocenia, tylko coś takiego, wiesz, żeby wykreować coś innego, tak? Mhm. Z nudów czasami. Z nudów, Czasami okay. Czasami z nudów. Ale też bo takie sytuacji była po prostu masa, uwielbiałem to jak z Andrzejem żeśmy, Grabowskim, to był taki nasz debiut w, te, w teatrze i graliśmy takich modopolskich. A taką zbieraninę młodych ludzi, takich studentów krakowskich. I wychodziliśmy przez moment na proscenium, czyli dwa metry od, od pierwszego e, rzędu, i był taki krótki dialożek. Coś tam o życiu była mowa o życie, a jak e, papierek, e, papierosowy, bo to wtedy mm -hmm. to było tak, że ktoś miał. On jeszcze to zwija, mówiła jak papierek, e, jak e, papier, no papier. Tytoniowy czy papierosowy? Coś jak bibułka, sorry, jak bibułka papierosowa. I tak puszcza tej bibułka, i ta bibułka tak sobie lądowała. Tak. No to jak Andrzej stoi i mówi: tak, chodź, życie. Ja mówię: no, jak papierek toaletowy, zamiast bibułka cygaretowa. No to Andrzej mi się posmarkał, oczywiście już nie było żadnego dialogu, tak? No i takie rzeczy uwielbiałem. To znaczy, wiesz, wcisnąć coś, o czym nikt nie wie. No wiesz, no, papierek toaletowy. Wszyscy, no, papierek toaletowy, okay. bibułka cygaretowa. Więc takich rzeczy była cała masa. Albo jak koleżance usiadła wielka mucha leciała, była w takiej kiecce napoleońskiej. Graliśmy tam sztukę, e, jakiś taki oficer napoleoński, a ona w takiej tej sukience ciętej dotąd nieskazitelna jedwabna taka długa suknia. I nagle coś mi przyleciało że to mucha i usiadła jej dokładnie tu, na tak zwanym łonie. Ale mucha taka, wiesz, naprawdę mucha centymetr na centymetr. I ona tego nie zauważyła. Ja tak patrzę i widzę, ona jest lekko tak, takim trołakadrą do widowni, czyli takim lekkim, troszeczkę tyłem minimalnie, a takim półprofilem do widowni. Czyli nic nie patrzy na mnie, a ja tylko spojrzałem w tym dialogu, tylko na te muchy. Ona, jak ona zobaczyła tę muchę, to skończyła w ogóle dia z dialogiem. Już się skończyło wszystko, więc takich rzeczy to uwielbiałem, z tą okay. myśmy płakali. I to, wiesz, szukanie czegoś takiego, a tak naprawdę to też z nudów, dlatego dla mnie każdy spektakl jest inny, był inny, ponieważ się nudziłem za piątym razem, już miałem, szukałem innej, wiesz. To jest też... Hmm, Dlaczego też w sumie był to jeden z powodów, gdzie z teatru wyszedłem? Jeden z takich, może niedużych powodów, że tak zwana powtarzalność mnie dobijała. Mm -hmm. Za piątym razem, powiedzmy, już szukałem czegoś innego, tak? innej interpretacji. Bo przecież tak, inaczej wstałem, inny dzień, inaczej się czuję. Dlaczego mam udawać, że jestem, wiesz, maszyną do grania. Mm -hmm. czy, auto, czy półautomatem. Zawsze mnie to uruchamiało. Każdy dzień mnie uruchamiało do szukania czegoś innego. Za każdym razem. Jakieś, może to wiesz, tak naprawdę z widowni to mogło być niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Dla kogoś, to jest pierwszy raz, odbiera to jako normalny spektakl z normalną propozycją, jakąś tam teatralną. Która wyszła spod jakiejś tam batuty reżysera. Koniec. Natomiast... Dla mnie to było za każdym razem albo zmiana sytuacji, albo obejście, albo próba nie krzykiem, a, w, a właśnie zduszeniem, albo szeptem, wiesz, albo od innej strony, albo za każdym razem szukałem okay. jakichś zmian. Często wypływały z tego śmieszne rzeczy, bo ktoś się nie zorientował z kolegów, tak, nie wiedział, co się dzieje, i, i on się gotował przy tym, tak, ale okay. to często było nie robione tylko, żeby go zgotować, tylko, tylko żeby nadać tej mojej postaci inny rys, ponieważ mhm. tamten już mi się znudził. Okej. Okay. To lubiłem w teatrze. W w Szukanie, momencie... ale z kolei to mogło też przeszkadzać, wiesz... No na tak? pewno, bo mi się wydaje, że jednak tutaj w teatrze, mi się wydaje, przedektorów, wydaje mi się, że powtarzalność jest właśnie jakby, nie wiem... Brz... Kluczem tego, żeby ten spektakl był. Tak się wydaje, że, tak, że, że jest wydany jak, jak powieść. Są, tak, tak, tak. tak rozumiem. Że jest to pilnowane przez te dwa miesiące na próbach tak, przez reżysera, tak, tak, że tak, tak ma być, tak ma być. A mnie to potem uwierało. Wiesz, tak jakby była a, koszula, która gdzieś tam ma jakieś małe hmm. ciernie, i mówię, muszę to troszkę inaczej, bo mi to już przeszkadza. No. I... Czy zaczął pan wtedy występować sam ze swoimi monologami gdzieś? Czy po prostu. Jak to się Skąd, skąd nie, się to wziął się, ten wiesz, przeskok, bo e, e, Jak szukam w karierze, mówię, ty, jest nagle, że zostałeś komikiem w latach 90. Już jest, ci mówię, lata Nie wiadomo. Otrzymałem propozycję Marek Walczewski, świetny, zresztą wspaniały aktor. Widziałem go wczoraj. kawaczek, zobaczyłem sobie w banku i ten Marek był prześmieszny. I Marek Walczewski, wybitna postać teatralna na mapie krakowskiej, przeszedł do Warszawy. Mhm. A Marek grał w takim, można powiedzieć, kabareciku dla dzieci. Troszeczkę też dla, dla kasy, a przy okazji też dla takiej, wiesz, dla, dla takiego zmiany, takiej jakby trójpole. Znaczy się uprawiamy to, uprawiamy tamtą, a może mhm. jeszcze czasami pomidorki walnąć na tym trzecim kawałku. I, I Marek, i nagle otrzymałem propozycję, byłem chyba coś już drugi rok w teatrze, Taką propozycję, jak. Czybym nie spróbował czegoś takiego? A, od takiej pani, która to organizowała przez y, y, krakowską Estradę, to się nazywało jakieś tam coś, kabaret drops dla dzieci. Trzy osoby, ona to pisała, te, były, były wiersze brzechwy, do tego muzyka a częściowo napisana. Takie wiesz, kawałki dla dzieci od pięciu do, do nie wiem, do, do dziesięciu lat. tak. Ja może spróbuję, wiesz, taka jakaś nowość, lekka żywiołowość, dużo pewnie będzie jakiejś takiej improwizacji, no bo na początku te pioseneczki na pioseneczki, a potem były sytuacje improwizowane, jakieś tam gry i zabawy, tak, żeby tych dzieci uruchomić, te dzieci uruchomić. No uh -huh. i wiesz, ja tam do tej, zapisałem się do tego, zaczęliśmy grać ten kabarecik się nauczyliśmy, nauczyłem się tych piosenek na Dzień Dobry, na Do widzenia, w, w środku ze dwie, ale tak naprawdę akcja polegała o, żeby ruszyć te dzieciorki uh -huh. i Albo przez pytania, albo przez zabawę jakąś, no i powiem ci, że to była dla mnie duża szkoła kontaktu z widzem. O. Naprawdę, to było coś e, przez trzy lata, kiedy trzeba było sobie poradzić, ogarnąć te dzieciory, albo usadzić, albo je poderwać, albo coś z nimi zrobić, albo wziąć jednego i zrobić sobie z nim żarty, tak? A żeby on powiedział jakiś wiersz albo cokolwiek, wtedy wszyscy wyją z niego, ze mnie i z tego małego. W związku z tym, żeby to było i w miarę smaczne, i, i pożyteczne dla nas, i dla nich, i zabawne, wiesz, to myśmy uruchamiali takie rzeczy. No i wiesz, to mi naprawdę, naprawdę, naprawdę to było super. W końcu skończyłem z Krakowem po czterech latach, a jeszcze tam zagrałem takie, w takich dwóch... I produkcja niby dla dorosłych, taki Aha. kabaret był, taki niby kabaret literacki się nazywał. I tam były te dwie piosenki Marcina Wolskiego, z którym ta moja przyjaciółka i jakby animatorka tego kabaretu nawiązała kontakt wcześniej. I Marcin coś napisał na, na jej prośbę, jakiś tek, tekst do jakiejś tam muzyki. Ja to zaśpiewałem. Akurat Wolski przyjechał na, na premierę tego kabaretu. E... Poznałem czy gościa, jakieś 15 minus w jednym, 20 plus w drugim. E... Śmieszny, zabawny gosek, coś tam to. No i na tym się to skończyło. Potem on tam coś jeszcze napisał, drugą piosenkę dla mnie, bo mu się to spodobało. Po czym ja po czterech latach się przyniosłem do, do Warszawy, do Ateneu. No i potem a ten, no, tam on już dziś się dowiedział, że ja jestem w Warszawie. I z kolei pewnie to był rok później, bo to był no, rok później. No tak. No dwa lata później, bo to był 83 rok, jak. E, czyli w 82 roku zacząłem próbę do Hamleta, gdzie był Marniek Opania, a Marnik Opania był w kabalecie z Andrzejem Zaorskim. Razem. E, tam z Ewa Wiśniewska, potem Kobalewski, tam różne były takie składy, a Andrzej Fedorowicz, Jacek jeszcze Fedorowicz na samym początku. I Maniek, widząc mnie na próbach, ja potem zarzutowałem, że z, no, wiesz, po monologu idę do matki z, mie z mieczem, z, kor z kordikiem, ze sztyletem idę do matki. To Mariek mówi, skończyłem ten monolog, wychodza Marian z tej mówi tak, a ty byś nie zagrał w <laughs> To nie było aż tak, ale z tego zrobiłem potem żart tak, na manka no, beneficie. Tak. Wtedy Marian rzeczywiście zaproponował mi tak, odchodzi Andrzej Zaorski, jakbyś ty na próbę, to było w trakcie gdzieś tam akurat rzeczywiście prób Hamleta, czy byś nie, nie spróbował zrobić tam zastępstwa? No, okay, no, czyli musiało coś to. być w takim razie w tym ja sposobie Coś mogło, wiesz, być, tak. Te. Wcześniej, tak, coś Marian musiał zauważyć. No to mówię, okej. Okay. Zrobiliśmy taki jakiś wspólny skeczyk, byłem drugi skeczyk, ale mówię, na początek zaśpiewałem piosenkę Wolskiego, którą śpiewałem wcześniej. I to była absolutnie serio pioseneczka. To był 83. rok i ja jakby na koniec tego naszego kabaretu, na taki półfinał, wchodząc na, na, na próbę tak w, do, do grupy, Zaśpiewałem tę piosenkę, a kiedy nadejdzie wiek platynowy, to było o tym, że czy kiedyś w ogóle się zmieni, czy kiedyś będziemy szczęśliwi. To mhm. taka w sumie przybijająca piosenka, jak wtedy, tak? na, na ten 83 rok. To było, pamiętam, jak dziś w Uni Uniwersytet Warszawski, gdzieś tam była jakaś, wiesz, ich e, a, taka piwnica, tłum ludzi nabite dymu papierosowego, wszyscy, wszyscy kurwa wtedy palili. Mm, a, siekiera w powietrzu wisi, takie fajne warunki kabaretowe, bo to w reflektorze od razu się robi sino. No i ta piosenka się spodobała, potem już śpiewałem jakiś czas, potem zrobił to zastępstwo z Mańkiem, żeby nie od razu, potem to, no i stałem się pełnoprawnym członkiem kabaretu. Ale wrócił Andrzej Zaorski, ponieważ jemu się tamten koncept drugiego kabaretu rozsypał, mhm. więc po roku wrócił. Ale ja już zostałem. W związku z tym e, już było, e, już była dwójka z Marianem, dwa skecze z, z Jędrzkiem, kolejny skeczyk i jakby generalnie... Się to oparło na nas, czyli Marcin Wolski, Andrzej Zaorski, a opania i ja. Często było, że opania, ma na przykład spektakl, to nie grał, myśmy jeździli z Andrzejem, tak? No i te, wiesz, i wszedłem w kabaret taki, można powiedzieć, quasi zawodowy, no prawie, prawie że zawodowy. No i zaczęliśmy jeździć po kraju, po kraju, po kraju. No i na, była taki, był taki moment po kilku latach, że wyjechaliśmy do Ameryki, a mnie rosło od czasu, był taki a pierwszy maja, który był po awarii elektrowni atomowej. Mhm. Wolna Europa na ten temat gadała wszystko wcześniej. Tu kolarze mają wyjechać, tu Urban mówi, że nic się nie dzieje, a kolega, który nam grał, lekarz, powiedział, że przyszedł do pracowni i mówi, a tam Geiger odpierdzielił mówi, ktoś wylał izotop jakiś. Rozumiesz, pękło, bo to była taka... I mówi, szukał, żeby to pościerać. Kto, kto, coś się stało, mówisz, szuka skutków. I nagle mówi, zdał sobie sprawę z tego, że to jest Czarnobyl. Mm. A myśmy akurat wyjeżdżali do Kłodzka wtedy na imprezy. To nam powiedział, akurat tam było największe zagęszczenie. Akurat tak się zdarzyło, że ta chmura poszła z tym, z tym opadem tam. Natomiast ja na ten temat... Dwa dni po tym Czarnobylu, myśmy się dowiedzieli od niego, że walnęło, mieliśmy imprezę w Hybrydach. I tam walnąłem swój. W nocy sobie napisałem taki monolożek na pięć minut o promiennym 1 maja. <grym> <grym> promieniście się spotkamy, uśmiechnięci i no, wiesz, coś było z, z promieniami, to było jakby to mm -hmm. cały czas. I to gdzieś było zacytowane w wolnej Europie. Ja wiem, no, a przyjdą po mnie następnego dnia. Chwała Bogu, nikt nie przyszedł. Natomiast zacząłem. Sprawdziłem, że moje skojarzenia, moje poczucie humoru, takie nie jest na, 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 na użytek we, taki wewnętrzny, można powiedzieć, mhm. że się gdzieś sprawdziło, tak? Mhm. Bo było świetnie kupione przez ludzi. To była taka bieżąca anegdotka, bieżący tekstik a propos tego, co się dzieje. Wprawdzie czarny humor, bo czarny, ale jednak. Ja wiem tutaj tak, po czym zacząłem sobie, bierz myśmy to śpiewali piosenki z takich szopek w tym kabarecie. Były takie jakieś wierszyki, coś i, i małe dwa, trzy skecze, plus piosenki z kabaretu z, z takich szopek, które grali w, te w telewizji. I ja przed tymi piosenkami zacząłem coś gadać sobie. Przed jedną, po drugiej, a, czasami a... w trakcie. I to mi się zaczęło rozwijać. Jak się pojawiła postać lepera, zacząłem gadać to już to postać, no początek już lat 90., tak? tak? To zacząłem gadać już, no koniec lat 80., no 91, 90, 91, wiem. Ja nawet nie wiedziałem, jak ten facet w ogóle wygląda, tylko wiesz, e, ko, ko czasami, nie wiem, ja go nie widziałem w ogóle w telewizji, wiesz, jak już napisałem to, monolog dla niego jako leper, mhm. to tam tydzień później zobaczyłem, jak on wygląda. A to już. <sum> Już to wiesz, ja już go grałem w szopkach, a nie wiedziałem, jak facet wygląda, jak facet mówi. Tylko szedłem takim tropem ogólnowiejskim, takim, wiesz, taka suma takiego... Ale znam archetyp e, taki. takiego mhm. w, włościaństwa. No i tak poleciałem tym, e, tą, tą taką wiochą leperowską. Potem zobaczyłem, jak on wygląda. Ma, już mówię, ach, ja. Ale już żeśmy używali na przykład mazowieckiego, tak? E, w sensie e, gdzieś tam tego Mazowieckiego zacząłem używać jako, um, jako pewien pretekst do piosenki, którą śpiewał Mazowiecki u nas w szopce. W związku mm. z tym zacząłem szukać głosu Mazowieckiego. Jak go sobie znalazłem, to śpiewałem już te piosenki Mazowieckim i te wątki między piosenkami mi się rozrastały coraz Aha, bardziej. Okay. Jak, co mówiłem leperem 15 minut, to Mazowieckim 10, a rosło do 15. Jak pojechał do ONZ, to mi się zrobiło już pół godziny. I to rosło i rosło. Wałęsa się znalazł i wiesz, i to zaczęło mi puchnąć. I jesteśmy w Stanach, do dziś była taka rozmowa, nie, nie zapomnę. Ja mówię, kurczę, jestem na scenie, e, w zasadzie nie schodzę. Jesteśmy dwie godziny z małą przerwą, tam 10 -minutową. Cały... Wyłączyło się. Nie, nie wyłączyło się, tylko... W stop, stop, aut. skończyła się kasetka. Jeszcze raz muszę zmienić, Stronę laptopa muszę... Te... I, e, I tam w tym, e, w tym, że pamiętam, Detroit chyba jak dziś, Nagle w przerwie, ja jestem w zasadzie pierwszą część cały czas na scenie, prawie. Tam Aha. jedna piosenka była, gdzie oni wpadli na jedną piosenkę, a ja cały czas jechałem. Czyli godzinę jestem na scenie, schodzę, a tam się, no, są pretensje do mnie, że ja jestem cały czas na scenie. Ja mówię, a wy gdzie jesteście w tym czasie? Ale czego was nie ma na scenie? No bo co mamy? A jakie macie propozycje? To teraz? A nie wiem, umawiamy się tak. Że jutro zagramy tak, że Wy jesteście na scenie, a ja sobie wchodzę na 5 minut, tak jak Wy. A tu teraz będę piłkawkę, grał sobie w, kar w karty, albo stawiał pasensę, ok? No ale my, ja, mówię, ja też, ja mówię, cały czas brakowało programu, w związku z tym ja dodawałam swoje, żeby to, wiesz, i dośmieszyć, i rozśmieszyć, i dać pewien rys aktualności, ponieważ piosenki były na przykład sprzed dwóch lat, tak? Mhm. Szopkowe. Tak, tak, tak. Ja mówię, piosenki się nie zmieniają. A czas się zmienił. Okay. Są inne zależności, inne już były układy, inny. Inne, no inne kwestie już padły. Z, z, można byłoby wykorzystać ich wypowiedzi już późniejsze, mm -hmm. a my bazujemy na wypowiedzi, która miała miejsce dwa lata temu. Mm -hmm. Bo jest zacytowana w piosence. Ja mówię no to, no to coś kurwa róbcie. I w tym momencie sobie pomyślałem tak, że wróciliśmy do Polski. Ja mówię sobie, kurczę... Ja, ja mam mokrą koszulę, wychodzę, półtorej godziny jestem na scenie, oni na, powiedzmy, na, na te półtorej godziny są 15 minut. Uh -huh. I ten czas im się skracał, skracał. Tylko do finałowej piosenki potem wychodzi. Ja mówię, kurwa, co się dzieje? No Powiedziałem tak, że spróbowałem sam z takim gostkiem, który, e, mówię tak, Marek mówi tak, a ty byś nie... Ja mówię tak, no to zrób mi takie, wiesz... E, wtedy nie gramy, zrób mi takie trzy solówki, zobaczę, ile ja Otworzę sobie wiesz, czasu, tak? W, z tym, co mam. Jak to poszło? Raz, drugi, trzeci. Powiedziałam chłopakom, jest taka sytuacja, że ja tu zapierdzielam, wy jeszcze macie do mnie o to pretensje. Róbę tak. Daję wam pół roku, żebyście sobie zrobili e, program. Wszystkie nasze terminy zespołowe są pierwsze. Nie mówię, że nie mogę wtedy, bo gram swoje. Ale. Będę miał organizowane swoje imprezy, jako wtedy, kiedy my nie gramy razem. Mm -hmm. Tak może być, a wy przez ten czas sobie przygotowujecie. Sześć miesięcy. No i się skończyło, no i się wszystko skończyło. Ja zostałem, a grupka się rozsypała. Musiała. Ja mam dużo pytań do, tej, do tego wszystkiego, co tu padło. No to się omawiamy na jutro. na jutro. Nie, pierwsze. Moje pierwsze pytanie jest, kto wam organizuje występy? Kto, skąd to się bierze? Dlaczego wyjedziecie do Stanów? Kto, dla kogo wiesz wygracie? Co, to czy to tak, bilety? To, to, tak, czy... to wszystko zależy. Kiedyś to było, wiesz, w Stanach wiem, było... Wiem, że było inaczej. I... Było 15 organizatorów, każdy chciał zrobić pieniądze. No właśnie. Bo wtedy było, wiesz... no To, to wszystko było na telefon. Błagam cię, kiedyś jak zna, pojechaliśmy do Szwecji, tak. tylko powiem, Jedna rzecz. Pojechaliśmy do Szwecji w chyba szósty rok. Pojechaliśmy do Szwecji. Stockholm full. Gdzie imprezy full. Ale no, A myśmy okay. zagrali za diety. O nie. Słowo honoru. Dosta Wiesz, było to tak, że nie, to, 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 to wszystko cichaczem, bez prawa pracy, bez niczego. Tu cichutko facet wziął całą kazę z tych biletów. A nam wypłacił po 20, błagam cię, dolarów. I to była taka Kiedyś wiek, było kiedyś to... zupełnie inaczej. Wszystko tak na gębę było: król na gębę. Był jakiś król pomorza, jakiś król coś tam. No tak, Jakieś takie no, były dziwne no rzeczy. Tak. tam na przykład było dwóch, trzech, pięciu, sześciu, bo był taki człowiek, który organizował jeszcze przez Pagard. To były czasy e, lata 70., czyli wyjeżdżały teatry albo grupy kabaretowe do Stanów. Tak? Aha. Tam był człowiek, nazywał się Wojewódka i on to organizował, ale przez, oficjalnie przez pagard, oficjalnie... Piranzy drzwi, tak? Okay. A tu kaza bokiem, tu kaza bokiem, tam żeby coś Pagard, czyli taka jakby jednostka, która miała organizować artystów polskich za granicą, organizowała z spotkania, nie wiem, film, to wszystko szło przez pagard, bo wtedy Pagard dawał paszport. Wtedy przez Pagard A, można było dostać paszport. To tam, to było. Jak jechałem nagrać płytę do Pragi e, o tych e, niebieskich, jaką są? Gargamelach, o te, te wszystkie, te takie te małe smer. niebieskie, o tak? No, smer, <laughs> smer, tak. E, z, w w, w studiu zresztą Karela Gota, to jej wodecki, to żeśmy pojechali na paszporty z Pagartu. Okay. I Pagard nam wypłacił, ponieważ oni zapłacili Pagardowi. To też były totalne grosze, totalne grosze. Ale to wszystko, wiesz, było takie żerowanie. I, po wojewódce, kiedy wojewódka się skończył, poszli tacy, wiesz, chłopcy, którzy chcieli zrobić tu imprezę na boku, szybciutko wziąć kasę, tu załatwić, tu załatwić. Więc oni mieli rozeznanie, co na rynku się sprzedaje, co jeździ, co chodzi. Wtedy były, wiesz, cztery grupy kabaretowe. No tak naprawdę. To tam pytania. No, y i tam była pod egidą, tam elita, a 60 minut na godzinę i. No i nikogo więcej nie było. Ale na jakiej podstawie oni sprzedawali was jako ten, bo teraz w 10. Gdzieś czasach... jakaś wolna Europa, jakieś wiesz, jakieś kasety ściągnięte do radia, byliście, do Radia no? w Chicago, do Radia w Nowym Jorku, a teraz przed Państwem Polska Gruba Grodka. Godzina 7 rano, wszyscy w gautach i oni otrzymywali, a... wiesz, taką te, taką petardę z, z tych staśmy, tak? Aha, prosili o tośmy, żeby im wysłać po 10 minut, po 5, po 15 i oni to poszli potem w radia. Radio, Radio Chicago jedno, drugie, trzecie, Radio tam cokolwiek, rozumiesz? Bo to już właśnie, to bo jakby potem to rozumiem, bo potem się pan pojawia dużo w telewizji i, i, i ta kariera idzie, ale potem zanim poszedł poszedł to następuje... Telewizja pole... Polonia, tak? Potem to... No to, 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 były, to, to były kasety... Na podstawie to, czego? To były, to były Nagrania z kaset, wiesz? Okay. E które oni tam e otrzymywali, ktoś tu przyjeżdżał ze Stanów, brał pewnie o tych, o tych i o puszczał w radio i ludzie potem się pytali, a, bo będzie ta grupa, i uwaga przed państwem, i... E -e 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 Okej, okay, i tutaj to. A, a myście jakiegoś menadżera? Ktoś za was odpowiadał? Czy po prostu jechaliście jak taki... My jako grupa mieliśmy... Nie, nie, mięso nie, nie. takie... Nie, nie, Menadżera, ale wiesz, co menadżer jak... 20 dolarów za dwa komplety. Za dwa komplety Ale komplety to na ile? Na 300 na osób? Takiej... Na, 1000 na ile? No powiedzmy to było tam yy, dwa razy po 400, dwa razy 500 Wow, osób i po 20 dolarów? Błagam nie. cię, błagam cię. Jak myśmy potem sobie to obliczyli, ile... I no myśmy na tym stracili pieniądze. 84, To rok, wyjazd nie? taki, wiesz, cichacze. No tak, no, każdy ma jakieś schody wejścia i zejścia, wiesz, co? nie ma tak. Czasami idziesz tunelem, bo nie wiesz co, czasami jest frajda no. wyjechać tylko, tak? No właśnie, um, Tak, wyjść, w związku z tym um, super tej Ameryki przez te wyjazdy wcześniejsze i późniejsze kiedyś nienawidziłem Nowego Jorku pamiętam dwa, trzy wyjazdy tylko to były wiesz takie, że się przyjeżdżało z innego miasta powiedzmy na piątek tak, A grasz tam w New Jersey, grać jeszcze w, gdzieś w New Britain, gdzieś tam jeszcze czyli cały czas samochód podły w miarę, hotel podły jeszcze wtedy, to jest... czysty, ale nie, nie najpiękniejszy, ale wyjazd wyjazd, o 12 wyjazd nigdzie nie, Nic widzi, nie tak, widziałeś tak, tak, w ogóle tak. światła tak naprawdę tylko przez szyby no ja tak, te Nowe Jorki potem tylko w korkach, w korkach. Ja mówię, a co to w ogóle jest, Ameryka, to jest wszystko do taki, aż w końcu taki super, genialny jeden wyjazd z drugim wyjazdem, że się zagrało dwa razy w Nowym Jorku. Um. Po czym było tydzień wolnego. Wol tak, my też tak teraz robimy. A ja, Jezus, i to wolnego, jest tak, najpiękniejsza tak, rzecz tak, na tak, świecie. Tak, Wtedy, i jeszcze wrzesień, jest ciepło, tak. jest pięknie, a jest ten, wiesz, Central Park cały jest, cały jest rozanielony. Tu ci się porozkładali na tych kocykach bez kocyków, tu rowery, tu idą, aha, po prostu coś genialnego, coś genialnego. Tak, pokochałem, ten, już wiem, że Nowy Jork jest na pewno stolicą świata, to już mm -hmm. na 100%. A mm -hmm. Paryż może być... Mody, śmieci? Nie Mody, nie Włochy, Rzym jest stolicą w ogóle wszystkiego, co jest najpiękniejsze w architekturze, tak? Mm -hmm. to, to wszystko, to, od czego architektura się w ogóle urodziła, odbiła, skopiowała, zrobiła co innego, ale, ale oparcie to, jest, to są Włochy, to jest Rzym. A, a Nowy Jork jest stolicą po prostu takiego... Takiego zawieszenia, jesteś tam absolutnie inkog... Można powiedzieć inkognito. To tak, prawda, tak, jedzie tak. facet, widzę, że jedzie z pieczywem, tak. Jurek, kurwa, Jurek! Jedzie piątą, ale <grywa> z pieczywem. kuchcik tam tam rozwozi pieczywa, ale to, jest, ale to jest, wiesz, coś takiego naprawdę genialnego, że ci ludzie, że jesteś w mrowisku, tak, tak genialnym mrowisku, które ci nie przeszkadza w zasadzie. Oj, mi przeszkadza, Ta ale przeszkadza? jest za mnie głośno, nie, za dużo. Nie przestało przeszkadzać. A, a to się trzeba chyba przyzwyczaić do tego. A I to takie przełożenie ilości. Nowego Jorku w te i we w te, w te i we w te, no, no, no. A, nie przejeżdżenie pod spodem, wiesz, metrem i, i tam jesteś na końcu e, po 20 minutach, po 15 przeleciałeś mhm. cały. E, tylko, że przełożenie w zasadzie od pierwszej do tej 11 czy tam tej 12 i potem od... No to, genialne, to jest doświadczenie to jest... na pewno, ale ilość yy, betonu i brak drzew mnie psychicznie no, po tygodniu. Już... No, no tak, no ale to wiesz, już, co? No to zależy, sił. na co się babcia zdecydowała, tak? Tak, 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 oczywiście. A, ale to, jeżeli zakładam, że jestem tydzień, to pochłaniam co innego zupełnie. Tak, 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 absolutnie. A po, 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 po zieloność, to sobie jadę do Afryki, <głos Benecky> do Tajlandii. Tak, No ale to dobra, to Patrz, też właśnie kolejne pytanie. Ja ja Kolejne pytanie, skąd się bierze postać Jerzego Kryszaka? W którym punkcie e, pan staje się panem? Czy pan rozumie, o co mi chodzi? O postać komediową, o tego szalonego z tymi włosami tego, energi tego właśnie energicznego człowieka, z którym właśnie teraz spędzam czas, bo ja domyślam się, że na jakimś poziomie jest to pan na pewno 100%, ale też to jest scenicznie w jakiś sposób. Że jakaś kreacja? Podkręcone, tak bym powiedział. Wiesz, co, zawsze podkręca jedna rzecz. Adrenalina podkręca. Mhm. A, I to to jest za to każdym razem. To, to, jest, to, jest, to jest genialne. To jest genialny taki zastrzyk, który dostajesz wychodząc a, do publiczności. Mhm. Bo nigdy nie było czegoś takiego. Ja mogę sobie oczywiście żartować i mówiłem o moim takim prywatnym, że uwielbiałem się prywatnie śmiać. Tak, żeby najczęściej widz tego nie widział, jak już widzi. A, no to już jest troszeczkę, może nie w porządku wobec niego. Chyba, że jest to komedia, to wtedy wszyscy się śmiejemy z tego samego. Natomiast adrenalina jest to tak genialne, to znaczy ona mi nie pozwala pójść na żadne oszustwo. Nie pozwala, ponieważ nie umiem na zimno wyprodukować czegoś bez mojej własnej energii, co ma ruszyć energię. Widzę. Mm. Nie umiem tego robić. Bardzo żałuję, bo może byłbym zdrowszy i może byłbym, a wiesz, mniej Zatrzy. by mnie to kosztowało. Może bym w I spokój, byłbym w tacz. Powtarzalność. Spokojny. Spokojny. Tak, tak. Byłbym spokojny. Ale to mi nie daje, nie mogę przekroczyć tak zwanej nieuczciwości. Muszę być po tej drugiej stronie. Mm. Muszę być absolutnie szczery, ponieważ nie umiem kłamać na scenie. Mm. Nie umiem kłamać. Dlatego zawsze mówiłem, że aktorzy, dobrzy aktorzy, no, w tej chwili się zaliczyłem do dobrych aktorów. Powiedzmy. No, Już no, z chyba, z można. Tych ostatnich chyba radów, można. Ale, ale że, że aktorzy nie kłamią. Mhm. Bo jeżeli jesteś na widowni, jesteś na spektaklu i coś ci się nie podoba, nie wiesz co, to znaczy, że ktoś fałszywie nadaje. Mhm. Że ktoś kłamie. Że mhm. ktoś nie daje mhm. z siebie całej prawdy, jaką powinien dać tej postaci. Tak, tak. Tylko, że tak, siebie tak. oszczędza jako ja. A co się ja będę prół, ale lekko do boczkiem. Mhm. Co nie znaczy, że e, można powiedzieć stać przez pół godziny, ale trzeba stać też uczciwie. Mhm. To nie jest tak. Dlatego się różnią trzecie, piąte plany w filmie, czy w teatrze, czy e, gdzieś e, e, na Broadwayu, że jak widzisz pierwszy plan śpiewa, najczęściej bardzo dobrze. Drugi plan też śpiewa dobrze, ponieważ chce kiedyś być pierwszym planem. Więc musi się pokazać. Trzeci plan to jest ten, który śpiewał kiedyś dobrze, a teraz zostaje trzecim planem. Albo czwartym. No bo już nie śpiewa, tak? nie te siły, nie ta młodość, tylko teraz jest jakby wypełnia z tyłu pewne zadania. Ale widzisz na nich, ja często patrzę nie na kogoś, kto jest na proscenium i bierze całe światło reflektorów na siebie, tylko patrzę, co jest z tyłu. Mhm. I jak widzę tam kłamstwo, bo widzę, że coś mi nie pasuje, że ktoś tam jest prywatnie, wiesz, że się wyłączył, stoi z halabardą i się wyłączył, mm -hmm. to ja to widzę. I, I tu jestem na przykład wściekły. I tu boję się iść do teatru, bo się boję, że się rozczaruję, że albo na polski, albo, albo oglądać polski film, że wiem. Oczywiście amerykańskie filmy typu B&C są takie same. Mm, to jest po tak, tak, prostu tak, dramat. Tak, to się nie da tego oglądać. Kupuję robię tak, tak. tak, mówię, kurwa, nie mogę Dziękuję tego, bo my, kopnę tak. telewizor albo w cokolwiek. Natomiast w pierwsze te tak zwane e, e, A, A klasy filmy, to ja liczę patrząc na, na trzeci, czwarty plan. To to jest dla mnie zawodostwo. Jeżeli jestem zachwycony kobietą, która siedzi przy stoliku na trzecim planie, Mm. tu z przodu mam Deniro, a z tyłu tam kobitka coś napierdziela do faceta, bo nie za dużo, żeby nie zabrała, tak? Ale ten ekran cały żyje. Mm -hmm. To to jest fantastyczne. Czyli jest pan... Z sobą po prostu jest to. Muszę 150% być procent Muszę być sobą, Jerzego tylko że Kruszaka? daje więcej z siebie. No tak, właśnie, to jest 150%, jeżeli To Kruszaka. musi być więcej. Okay. A to się wynikło, bo jeżeli. To, to, słucham teraz tej historii, całej tego wypełniania między piosenkami w kabarecie mhm. pierwszym, to znaczy, że to się wzięło pa, pan, na sceniczny pan w tej formie z improwizacji i dodawania naturalnie na żywym organizmie. Może nie mówić pan, bo jakoś jestem zdeprimowany. To jest wyraz szacunku, ale oczywiście z, ja z przyjemnością będę mówił Oczywiście. To jeszcze raz, e, że w trakcie kabaretu między piosenkami, ty coraz więcej, coraz dłuższe monologi, coraz bardziej postaciami. Twoja persona zaczyna wychodzić sceniczna. Więc em, moje pytanie jest, czy właśnie z tego naturalnie te, 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 ta autentyczność się wzięła, z tego, że ty musiałeś tak jakby improwizować? Tak strzelam? Czy jakoś wypełniać? Czy nie. eksperymentować na tak, żywym no, organizmie? Tak, się wzięła, wiesz z czego? E, energia przekazywana na scenie myślę, że się wzięła z tego kabaretu dziecięcego. Tak też to było drugie moje pytanie. Tak. Tam tego się nauczyłem, żeby reagować natychmiast i zaraz, i gwałtownie, dość. Bo te dzieci ci odpadały. One widzą od razu, że to jest gówno. To, że, to, że to się wiesz, nie... to, to, że dziecko jest najlepszym widzem, to ja bym z tak. tym polemizował. A, dziecko nie, nie? łatwo można oszukać. Natomiast... <laughs> No nie, ja tego Ach. nigdy nie, 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 nie cierpię tego. Dzieci to jest... Oj, to jest taki wiek Nie, wiec, nie ale one widzą, że to się a, tak jest. Ale dzieci nie odpadają ci po chwilę, bo się szybko nudzą. Okay. A po trzech minutach, a jak już będziesz śpiewał trzecią zwrotkę i będzie to samo, w tym sensie, że powielasz inne słowa, ale to dziecko już tak. Już, już będzie coś. Szyb... Już będzie. Um, kończyło z akcją na scenie, bo już się lekko... Nudzi, tym. Okay. jest zbyt jednostajnie. Dlatego trzeba, tam się nauczyłem, że trzeba cały czas lekko nadbudowywać, żeby Wic nie tracił uwagi. Okay. Uła... Kiedyś, jak powiedział, tym trzeba łapać go zaryja, tak? Tak. Jak wychodzi ze spektaklu, pani złapał za ryja, tak? No to ja, ja pana teraz zrobię. Więc, to, więc to, wiesz, coś takiego jest, żeby to, żeby nie odpuścić, nie mogę. Dlatego ja często naprawdę wychodzę, mam mokrą koszulkę z tyłu. Oh, kurczę, no bo, to, bo to jest niemożliwe, żeby to. Nie mogę zostawić widza samemu sobie. Mm -hmm. Bo jeżeli wychodzę, to wychodzę dla niego. I on się czegoś spodziewa. Nie może być tak, że on tak. No i coś facet powiedział, zazdroszczę takim. Czasami są tacy chłopcy świetni, krzyżem, że mają swoją prawdę. Może tak, A może w inny sposób się. Andrzej Poniedzielski stoi i wydaje mi się, że Andrzej się nie rusza w ogóle. Tak. On mówi sobie z kamienną twarzą. Tak. A teraz powiem Państwu. Ja zazdroszczę Andrzejowi, bo on ma potworną wisko taką martwą, A, ale gada to, ja to muszę od razu tymi łapami coś zrobić, ponieważ nie wytrzymuje takiego. We mnie nie ma takiego spokoju. Rozumiem. I nigdy go nie było. Rozumiem. A to ma po prostu chyba od dziecka. I to jest autentyczne w nim. Ja, no to nie to jest nie absolutnie, w ogóle fałsu. Nie, To nie jest tak, że on się oszczędza, ale jego to tak samo kosztuje, ale, ale tylko ma inny rodzaj kosztu, inna mm. energia, inaczej nadawa, Jest inne nadawanie. To jest też czasami genialne, że są takie różnice. To jest wspaniałe, naprawdę to wspaniałe, że to wiesz. Widownia patrzy też na niego, i on. A ja mówię, kurczę, jak jam tak mówił, to by mi wszyscy zasnęli. Ja bym nie miał zaufania, że mi wytrzymają. Tak, rozumiesz? Tak, Nawet tak. nie próbuję troszkę zwolnić, bo się boję, żeby tak. O, zaczną wychodzić. Albo mi tam usną, zobaczę, ktoś mi ziewa. Jezus, nie! Jedziemy, ha, ha, ha! Jezus, ja taki jestem, niestety. No ja no się właśnie, ja staram się uczyć trochę zwalniać, bo tak się zastanawiam, na ile to jest nasza wewnętrzna nerwowość. I na serio jest to wymagane przez widza, żebyśmy byli w takim tempie. Czy z kolei jest to mój styl nadawania w sensie komedii? Że ja nadaję komedię w takim tak. częstotliwości, czy jak to nazwać? No tak, no tak. Wiesz co, że, że Andrzej to... jest takim taką długą. Tak, powodą, tak. Tak, tak. A... 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 tak. A to jest, wiesz co, to jest kwestia naprawdę pewnej uczciwości, jeżeli Wierzyj to, co mówisz, będzie wiarygodne dla Ciebie. Tak. Jeżeli ja się nie rumienię, bo wiem, że kłamie, teraz kłamie jak barszcz, po prostu nienawidzę siebie, ale widzę, że te pąsy, tak jak u ziobrotu, kolory wychodzą na mordę, i on wie, że kłamie. Mhm. To kłamstwo natychmiast tak jest, mamy zorganizowane, że rzadko kto potrafi ukryć. Zmieszanie nawet na twarzy, to widać też czasami po oczach, że, że kłamstwo widać, w oczach. widać mhm. w oczach. Dlatego film jest taki niebywały, bo potrafi zajrzeć tu, telewizja jest niebywała, potrafi zajrzeć tu i pokazać kłamstwo. Mhm. W telewizji na przykład się też nauczyłem oglądać, uciekać od takiego przekłamania, że czasami widziałem. Że... Zagrałem w, naprawdę w wielu spektaklach telewizyjnych i. Już od pewnego momentu można było kiedyś tego, bo nie do pomyślenia się nagrywało na tyle recording i można było zobaczyć pół spektaklu i potem pół spektaklu, bo to było takich ciągiem nagrywane, wiesz, nie no można było zobaczyć jednej sceny na przykład, powtórki zrobić, tak, no, dawno temu, no. ale potem już się ta technika poszła i jak można było zobaczyć sobie wreszcie na spokojnie, czyli zobaczyć powtóreczkę, zrobić dubla, to błagamy tak, muszę to zobaczyć, bo, bo była kamera tak blisko, teraz tak... Gdzie patrzę? Jak to wygląda ze spojrzeniem? Bo czasami ja ty, mogę ty, mieć wiarygodność, ty, 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 ty. ale w kamerze nie będzie wiarygodności, ponieważ skłamię kierunkiem. Mhm. I dopiero kierunek mi pokazywał. Dlatego nienawidzę oglądać, nie cierpię oglądać. Mało widziałem na przykład alternatywy, 4, która leci. Jak się nadziewam, to w zasadzie tak patrzę, jak widzę siebie. Nie, naprawdę? O, tak, powiem, ale... że niczego nie powtórzę. Nie widzieliśmy żadnych materiałów. Wcześniej nic, to wszystko poszło, duble było tylko na życzenie operatora, bo coś wyszło, albo wyszła ręka, albo oko wyszło za kadr, albo na życzenie Stasia, który mi tak, no to zrobimy, dobra, jeszcze raz, ale z jakiego powodu, a, zróbmy jeszcze raz, ale nie wiadomo do końca dlaczego, tak, albo byś troszeczkę bliżej, no mogę bliżej, no i wiesz, to wszystko było tak w ciemno lekko, dlatego... Oglądanie siebie jest bardzo ważne, uważam, w doszlifowaniu swojej komedii. W yy, ten, jakby na żywo, przynajmniej. Nie oglądam. No, siebie w ogóle nie Nie oglądam w ogóle. To w jaki sposób pracujesz nad materiałem? Jakby, jeżeli. Bo... W żaden nie, sposób. Nie, nie zgadzam <laughs> się z tym. Jak, nie. A, a, jezus! Bawiam cię! Nie! Mówię, ja, nie, to, no jak? Zaproszę no, cię. Yy, wczoraj poleciałem, nie wczoraj, bo wczoraj jest święto, a w sobotę. mówi tak, a może, święto, może się oburzą sąsiedzi, ale widzę, że mi ta trawa tak coś poszła, bo wrzuciłem na mech troszeczkę. Taki. Mam nie duży trawniczek, ale jest, wiesz. Hmm? Natomiast mówi tak, coś mi to potem wyrośnie, mi się to położy, a jest, bo mi się tam plątało po nogach. Szybko to skoszę, tam pysz, ludzie z kosieczkami, ja z, ja z tym, ja z, z maszyną do koszenia, ale chszanie tam. Mówię raz, dwa, to skoszę. skoszę. Skoszę, skoszę, i tak idę, 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 idę. Poczem, jak schosiłem, mówię tak, i teraz zrobię jeszcze jedną rzecz. Kurczę. Ja Trawnik mi się coraz zmniejsza, ponieważ lubię na nowe jakieś rzeczy, coś nasadzać. Lubię takie, całą masę, lubię jak mi ogród wchodzi do domu, prawie że, rozumiesz? To uwielbiam. To że Ja mam wszędzie za szybą, mam po prostu różne, całą, pełną roślinność. Ka mhm. ka z każdego okna jest co innego, ale uwielbiam to. Uwielbiam to naprawdę, uwielbiam to harowanie w bo lubi się zmęczyć fizycznie. Tak się z tak wyrządzić, że ja pierdzielu, to będą za kwasy jak nic, no będą za kwas. I tak mówię tak, i jeszcze zrobię, i zrobiłem, e, zawsze kroję krawężnik dookoła, krawę, krawężnik trawy. E, tak, rozumiem właśnie. E, nożem e, wyrzucam to, żeby mi się nie wchodził tam, tam gdzie jest kora, tam, tam gdzie, taki minimalny porządek. Nie mam dużego porządku, ale to lubię mieć odkrojone, że tu są krzewy, tu jest trawa, tak. I tego, tych linii u mnie jest po prostu, nie wiem. Kilometr, dwa, tak? Mm -hmm. I idę z tym nożem. Zawsze to robiłem przez dwa, trzy dni. Tym razem mówię tak, kurczę, skusiłem, muszę zrobić, bo kiedy? Jutro będzie padało. To był taki właśnie też fajny, ciepły dzień. Jadę z tym nożem, naostrzyłem. Jadę z tym nożem, nożem, nożem. No, metr, 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 metr. Jadę metr, 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 Jeszcze jakiś kwas jeszcze jakiś chwac. Zrobiłem przez dwie godziny całość. Normalnie robiłem to przez dwa albo trzy dni, mm -hmm. ponieważ zawsze łapa, a my Jezus, kurczę, jutro skończę. Skończyłem i mi się urodził żart. bo Uwielbiam w ogrodzie, zawsze żarcik, w samochodzie, zawsze się coś wiesz. Mm -hmm. A kojarzy to jest genialne, są miejsca, ponieważ jestem jakby wyłączony, na czym innym skupiony, a tu chcę pracuje. pracuje tak, nie? tak, 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 tak. I to jest genialne. E, tu przy tym, pf, ile fajnych żarcików, a ile mi uciekło, bo nie zdążyłem zapisać, no bo zapamiętam i tak, a to zapamiętam. A, zapamiętam, no to zapamiętam. <tot> <procent>. Wracam, <tot> <tot> co to było? Co to było? Nie pamiętam, I jeszcze raz tak. Idę i co to było? Nie pamiętam. Nie już koniec poszło, nie, Wiem, nie wróci w no, tej to, formie za cholerę. Ja nie samy, to jest genialne. Z jednej strony genialne, z drugiej nienawidzę tego. No i tak, idę i kończę, bo tak zrobiłem to, jak skończyłem, mówię tak. No kurczę. To jest także. Kiedyś robiłem to przez trzy dni. Teraz, minęło nie wiem, cztery lata. Zrobiłem to przez trzy godziny. Uh -huh. O czym to świadczy? Że jestem zdrowszy, silniejszy? Jak to, z latami silniejszy? Odwrotnie. No to o czym to świadczy? Że jestem tylko niezdrowszy, nie silniejszy, bardziej zaciekły. I sobie pomyślałem, że Jarosław jest taki sam. Nie jest ani zdrowszy, ani lepszy, ani mądrzejszy. Jest z, rogie, z roku na rok coraz bardziej zaciekły. To jest jak z, jak z tym trawnikiem. Okay. Ja mówię, to jest właśnie, co nas łączy zaciekłość. Tylko doprowadzę do końca. Mm -hmm. <grym>, tylko każdy ma... Co... ja wolę trawnik. I dobra, okej. Jest to. I jak testujesz, bo my normalnie robimy tak, dobra, zapisane w zeszyciku, to jest też mój zeszyt do żartów, to jest kupa różnych głupot moich. <giby <allocate> <giby> tak. Ja nie, ja mam, żebyś zobaczył, jakieś kartki, zobaczyłem, żona mówi tak, czy to wyrzucić, czy to zostawić, mm. a takie, wiesz, tu zapisane, to co innego, tu jakiś rysunek czegoś, co był mi potrzebne, jakiegoś przyrządu, albo coś, albo komuś. Ja mówię, te kartki, wiesz co, nie leżą na razie, kurczę. Y. Ja to przejrzę. Nigdy. Wiesz to, to, jest, to jest, też, to jest opiorne, no to jest upiorne. Ale tak rzuciłem okiem i jeden żart wykorzystałem następnego dnia, bo zobaczyłem taki wyglądać. żarcik, że na, na dzień dobry coś o sobie tam mówię. I że właśnie wyszedłem, mówię, kurczę, już w, chciałem wiesz, troszkę pochodzić, byłem w, mówię do muzeum, bo już mówię, 70 lat, już mam ulgowy chyba. Chyba tak. Chyba tak, mówię tak, a to pójdę do muzeum, poszedłem, wyszedłem, alarm, obezwładnili mnie, się okazało, oni myśleli, że Antek wychodzi, wiesz. No, 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 ja, no. I ja mówię, to sobie przeczytałem i tak, oj, to muszę wykorzystać i zagram hmm. się to, a potem już zapomniałem tę kwestię, bo wiesz, to był żart na raz. Natomiast raz jak kiedyś, kiedyś dawno temu mówię, tak w pociągu się jeździło kiedyś pociągami, albo autem, ale na przykład jak się jechałem autem, mówię tak, kurczę, taki żart jest. Albo zapisać, tu prowadzę. Jak zapisać? Tu so, gdzieś miałam ołówek, na jakimś świsku, tu na kolanie. Potem nie wiedziałam, co napisałem. Uu. Potem hmm. mówię do kolegi, który mi tam grał, kiedyś tak. Zapisz mi Maciek takie hasło, dawałem mu zdanie. Potem z tego, on mi tak napisał, co w trakcie jazdy, że nie za bardzo. Jeden wyraz, nic mi to nie dawało. A tak. Kupiłem sobie e, dyktafon. Dyktafon? Tak, ja na telefonie dyktafon. nagrywam dyktafon. Nie, nie było. było Telefon, tak, tak, tak. W związku z tym, e, dyktafon. I mówię taki, że tak. Ale Włączył się sam, tak? Czyli wyjeżdżam, leży dyktafon na siedzeniu. Ja wiem, jak jechałem do Krakowa ostatnio, to tyle żartów miałem po drodze, że ja pierdzielę. Dobra, jadę i czekam. Ani jednego, pół żartu mi się nie urodziło. Nawet jednego słowa, nic. Tak, tak, pół tak, zdania. Tak. Leżało to gówno tam, jak zemsta, rozumiesz? Tak. W drugą stronę to samo nic. Do szuflady, ty, umysł musi być wolny, tak, tak, bo to musisz włączać, kiedy ci coś przychodzi, a nie czekać, bo to <tuszel> <tam tuszel> <ten> nigdy nie, <tuszel> tak. no, ale to dobra, bo my wychodzimy na open Mike i, i my testujemy, my testujemy nasze żarty, wychodzimy patrzę, taki mam koncept, odbijam to od publiczności, tak. patrzę, jak ona tak. reaguje i wprowadzam poprawki znaczy, i to wiecie, jak króliczki doświadczamy. Dokładnie, tak, 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 tak i to się nazywa open Mike. ludzie wiedzą, na co przychodzą i jak ty to robiłeś? Nawet nie widziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Nie, ty, ty, ty się od razu traf... jechałeś, od razu na, 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 na widownię no, tak, pełną. A jak? No. Na jak, a na a czym ja? Na jak? Inaczej. No chyba żarty robisz sobie. No, mówię na, na, serio? Kim ma, na kim mam to? Na kim, <laughs> mam, to, wiem, na kim mam to sprawdzić? Do sąsiada. Hej, podejdź do płota. Nie. Co mnie to. Czasami jest tak, że są tak zwane gotowce, tak? Mamy got gotowce. Ale tak, już to, wiedzę, wiesz, że to będzie działać. Tak, wysepka, tak, wysepka, tak, wysepka. Tak. wysepka. A improwizacja to jest to, ten między wysepkami, tam gdzie tak. popłyniesz sobie, nie? Tak, tak. A próbuję, daję nura, płynę, sprawdzam żarcik. Albo wrzucam nówkę taką, tak? Która mi się urodziła wczoraj, tak? E, no to u mnie to jest tak, że, no, no, że ją wrzucam. Jeżeli coś jest nie tak, rzadko jest nie tak. O, to też ciekawe. Rzadko jest nie tak, bo mniej więcej wiem, co to, jak to poszło? Natomiast jeżeli to poszło przy małym odzewie, a wiem, że tam jest żart. O, no właśnie, to co robisz. No to próbuję go sobie w sobie zmienić na tyle, mówię, może był zły szyk. Mm -hmm. Bardzo często. Ja, jak wiele zależy od szyku. Tak. Coś na przodu, w środku, na końcu. Słowo. Tak, tak. Informacja. Strasznie dużo zależy. Szyku. Od rytmu. Tak. Po czymś plus. Puch! Jeżeli było. Tak. To tamto ostatnie w ogóle ginie. Tak, nie tak, ma trzeciego tak, tak. puknięcia za Chiny Ludowe. Mają go w dupie wszyscy. Więc ja mówię, tu jest żart, na pewno jest żart. Kurczę. Co... Ja mówię, co ja mu źle zrobiłem? Coś źle. By Że tego nie usłyszeli, tak? Tak. Dopiero raz, drugi, trzeci. Mówię, jeżeli, jeżeli się uprał, Oczywiście, jak nie to. Eliminuje, poszło, nie, nie ma tego żartu. No właśnie, no i to u panłaki się przydają, że tutaj możesz sobie pokombinować dłużej i ludzie wiedzą, że masz A tu kombinujesz prawo. sobie sam przed sobą. No tak, to... Przy przy kosiarce. A coś tam było, co ja mówiłem, a wtedy nie pamiętam. To, 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 a może powiedzieć to, 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 nie. Ta, 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 ta. ta, 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 ta. Tak. To wtedy to, ta ostatnie w tym pochodzie wyskakuje w górę. Nawet pauzy, pół sekundy, ale pauzy jak, dłużej. No, ta, no, i no ale od razu. No ta. Tak, tak, no tak. tak. Pauza strasznie duża. Dobra pauza, idealnie. Och. A w, wpadasz w rytm, pauza, i oni sami już wiedzą, żeby oni wymyślili sobie to słowo, oni sobie wymyślili tę płętkę, tak, zanim ty do niej. tę tak. piłkę wrzucisz. To oni mają ją w zasadzie, oni mają ją w ręku, rzucają, a ty tylko mi tak. A teraz ja. Tak, 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 tak. I to jest, ta, do, dotknięcie piłki na samym koszu jest idealne. Tylko nie zawsze się tak. Trafił. No, oczywiście. to się, Właśnie dlatego my powiedzmy, robimy to. Ale to jest ciekawe, czyli ty nigdy nie robiłeś. Czyli ty wychodziłeś w, wieczór w wieczór i Tylko na scenę na i na żywca Tylko jechałeś z ludźmi nowe rzeczy, tak. które działały lub nie działały. Tak. Jeżeli na przykład się omawiam, że gdzieś tam, a, telewizyjnie jest 10 minut, tak? No, na moje wyjście. Ile mam tam. Okay. No, wiesz, oraz 10, ale tak 12, to już naprawdę, to już w ogóle będzie mach, machior, mhm. tak? Jeszcze czasami się wydaje, że 12, 10 minut to jest. Samo wyjście już jest minuta. <laughs> no, co jeszcze zejście, a no w środku mi zostaje 6 minut na 8 czy na 10? Kurka, no to co ja mogę powiedzieć? Aha. W zasadzie mogę tylko stanąć i wyjść. Więc e, muszę tylko opracować sobie plan, co zmieścić, jaki fragment wziąć. A co mogę jeszcze wziąć z tak zwanego po drodze, z żywca, tak? To, co widziałem, to, co spotkałem, to, co mnie spotkało to, co dzisiaj. dzisiaj od rana albo godzinę temu, tak? Mhm. tak jak Wiesz, jeżeli ja go wrzucę tego gościa, co mnie zaczepił na żywo, to ludzie to czytają, że to jest na żywo. Nie wiem, na czym to polega. Jest, Ale bardzo często jest tak, tak, tak że tak. oni wiedzą... Że to jest wzięte teraz. Tak, tak, tak. Jak tak. Boga kocham, to jest, wiesz co, to jest, nie wiem czy to jest w przekazie. Myślę, że to jest emocja, którą my może, nosimy na sobie. Może, może ta emocja, która jest, jeszcze się różni od tej, która jest z momentem, kiedy, kiedy wychodzisz, tak. to widzą tak zwaną czystość tej sytuacji, tak, którą tak, wyciągnąłeś. Tak, 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 tak. To jest niesamowite. Powiem Ci, że to mnie za każdym razem dziwi. Ale to naprawdę gra nieprawdopodobnie. Ja bardzo lubię na początek wejść tak. z absolutną nówką taką. Dostrzeżoną przed sekundą. O, okay. To uwielbiam, bo ja wiem, że oni to czytają. Tak. Że to jest stąd, że to jest świeże, zagarnięte i im rzucone, przed chwileczką zrobione. To prawda, ta energia to... się przenosi, ale jest też ryzyko, które czasami się wywalamy na tym, że. To nie zadziała. Jeżeli zaczynasz występ i zaczynasz od. Może I... być, no ale to. Teraz wtedy... będziemy się wspinać z powrotem do normalnego no, materiału. No, może być, tak. No, jeżeli. Jak, jak, jak się zważy, to jest potem. No, dłużej się podnosi, tak? E, e, to mleko. Tak. Ale jak, jak lekko się zważnia, to wtedy musi rzeczywiście ten korzut zdjąć i Lecimy. zapominamy o tym. I uwaga, podgrzewamy normalnym. Ja mam tu nic świeżego jeszcze raz podgrzewam. Ja podgrzewamy, bo tam to było lekko zważone. Nie pamiętamy w ogóle. Też smaczne, da się zrobić. Serek się tego zrobi. Tak, tak, tak. Ale wiesz, no, tak, ale to to, a to to jest rzeczywiście, no, jeżeli się już jest parę lat, no to wiesz, to że to, tak, tak. To wiesz, że czymś możesz zważyć, albo, albo to złe trafienie się zdarza, oczywiście musi się zdarzyć, bo. I możesz im też nie pokazać po sobie, że, że to się wydarzyło, że tak, to tak, tak, znaczy tak, to tak, obydek, o, to nie wyszło. Tak. Uha, no no, no, wiesz, no to oczywiście, że na obronę trzeba sięnąć po coś, co jest takim pewniaczkiem, dopiero tak, tak. potem znowu, tak? Ale dobra, to co, to wracamy, przepraszam, bo to byłeś. Jeszcze... A, jeszcze jedno miałem pytanie, ale to w sumie też będzie do, dość. <laughs> e, dość też przechodziło do tego, co dalej zaraz będziemy szli do Twojego e, programu. O aktualności, bo ty powiedziałeś że aktualności, że to wszystko, co było nieaktualne, co co było w kabarecie, te piosenki były dwuletnie i tak dalej. Tak, A ty tak. cały czas czerpałeś z aktualności. Tak, tak, A nie tak. miałeś też takiego lęku, że Twój program z, też strasznie szybko się zdeaktualizuje. Jeżeli coś robisz, powiedzmy, coś dzisiaj się wydarzyło, wczoraj, przedwczoraj, wiesz, jakby, kurde, e, pa, pamiętasz jeszcze na przykład, jak, jak wywaliło, jak była awaria oczyszczalni ścieków w, 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 w ten, tent les cztery lata temu, wtedy wszyscy się. Tak, Wisła, Wisła, tak, wizła, tak? Super, rura, rura. Tak, tak, rura, dokładnie. Mhm. I po, po kilku miesiącach e, już to nie było aż tak gorącym tematem no nie. i to, to jak jeżeli, się wtedy miało. No tak, ale jeżeli wtedy ten żart jest... E, Powiedział, że był żart a propos rury, a, mhm. że Wisła się cofnęła, bo tam ktoś powiedział, ten Brudziński powiedział, że to było już y, śmierdziało tam gdzieś w, na Moście Siekierkowskim. Ta, kiedy ta. wiadomo było, że prąd jest w drugą stronę i tam nie miało prawa nic, do, nic dopłynąć, tak? <laughs> Więc to ta, oczywiście, ta. wiesz, to było do wykorzystania. Pamiętam, że ja to coś chyba wykorzystałem, że właśnie Wisła zmieniła, zmieniła bieg. Ta. Zakręca i normalnie wraca z powrotem. I, i wraca do Wisły, tak? tam pod Małysza, ale że jeżeli jest coś takiego i ten żart się udał i był ponad tylko tę szczegółowość, Aha. to wtedy oczywiście, że jest tak, że musisz ten fakt przypomnieć delikatnie okay. i wtedy ściąć, tak? Jeżeli ci zależy na tym żarcie. Mhm. Ale to on nie może być jako jeden pierwszy, drugi, trzeci, tak? W moim przypadku nie może być, bo to by poleciało mi stęchlizną. Tylko a propos czegoś, a, -a. A propos jakiegoś, nie wiem, że to mi tak zajechało, tak jak pamiętacie, jak było z tą rurą. Ja, pa że Wisła, patrzę, zawraca na wysokości e, Bielan. No i rozumiesz. Okej, okay, rozumiem. I to wtedy ten żart... W, w Część robi go... ogólniejszy niż bardziej aktualny. Okej, okay, rozumiem. Ta, rozumiem. Chcę uogólnić i wtedy go sprzedamy jako ogół, a nie jako szczegół sprzed tygodnia, sprzed dwóch dni. Sprzed, y, sprzed tak, dnia. bo wtedy bez kontekstu możesz po prostu nimi walić i oni... Teraz nie... tak, eee. lecisz i dajesz w rurę, mówię, ale dałem cię w rurę, gdzie? No pod Wisłą. Tak, tak, tak. tak to, e, to było w niedzielę, w poniedziałek mówisz o rurze, tak? Tak. We wtorek mówisz o róże, piątek jeszcze o rurze, ale już za dwa tygodnie, czternaście dni później już możesz powiedzieć, nic nie czuję, nic nie czuję, chociaż jak przechodziłem jeszcze przypominam fakt, a po pół roku, po roku... Nic. To musi być sztuka a propos zupełnie czegoś innego, czegoś podobnego, a że podobno, wiesz, odrą poleciało, czyli jednak ta rura tam poszła, okay. dopływami, tak? Powiedzmy, mówię teraz na rybę, że tak, jednak no, no, no. ta ryba poleciała a przez Wisła. Mhm. Czyli Wanda wskoczyła, rzeka dostała, wiesz, złych ingrediencji, no i poszła do Odry czyli a Właśnie pytanie, czy ty produkowałeś wtedy tak dużo tego materiału, cały czas na aktualnościach leciałeś, czy już miałeś jakiś taki swój program, który z je, jednym jeździłeś Mówisz wtedy? Mówisz wtedy? Wtedy, tak. Wracamy do tego, coś opowiadałeś, Wtedy może że... nie, było, nie, wtedy nie było aż tak aktualne. Okay. Bardziej leciałem po tym, co dla pewniaka, wiesz, żeby się nie speszyć, mm -hmm. e, to leciałem tymi kawałkami, co były wymyślone wcześniej już przeze mnie, mm -hmm. tylko były modyfikowane troszeczkę, tak? Jeżeli coś tam miałem o, powiedzmy, o, o Morawie... Morawieckim. O Mazowieckim. O, o Mazowieckim Tadeuszu, jak gdzieś tam, powiedzmy, pojechał błękitny, założył błękitny chrem, co po prostu ja się tutaj popłakałem ze śmiechu. Ja no, ale ona ze no naprawdę, to ja tu miałem troszeczkę po prostu to wyglądało genialnie. Ja wtedy, pamiętam to, w Opolu mówiłem ten monolog. Jak mi poprosili chyba jeden z nielicznych raz poprosili, żebym napisał tekst dla realizatora, żeby wiedział gdzie, co, jak, kiedy skończyć, to ja usiadłem nad kartką i tak, jako mazowiecki i tak, powiem to, powiem to, kawałeczek Adam Wałęsy, wtedy pamiętam, kawałeczek Michnikiem poleciałem, coś tamtego. I potem skończę mazo ma ma mazowieckim. I zacząłem pisać mazowieckiego. Tam były dwa zdania, to były dwa zdania, to były trzy zdania. Bo to u michnika, no to a ta, a ta, a ta a, bo, bo, bo. i ja coś zapiszę a ta 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 i bo, bo 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 bo. No to wiesz, no to błagam cię. No to już mówię tak, no i tu nie wiem, tam mniej więcej o tym, chyba tym, potem tu i skończę mazowieckim, jakieś 10 minut mazowieckiego i tam zębę, żeby... I Jak mam to zapisać? Teraz? No tak, tak. Ta, 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 Co ta. mam zapisać? To wszystko polegało na ciele, na, 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 na tym na paluchach. Tak. No, c, wiesz, jak to zapisać? Nie będzie napisał tego tekstu. Skończę, jak skończę. Dam ci znać, że, że, że kończę, to będzie. Powiedzmy, że się odwrócę do wszystkich, zrobię. Fałkę na około, tak? Aha. No bo jak inaczej? Co mam ci zapisać? Jakie słowo? Ja wiem, czy ja skończę. Nie mam pojęcia, czym ja skończę. Czyli ty do dziś jest tak, że ja nie wiem, jak skończę. Jak mi się pyta, Jurek, a czym skończysz? Ja mówię, wiesz co, To zależy, jak będzie. Jeżeli będzie tak, to będzie tak. Jeżeli tak, to tak. Ale nie mogę ci obiecać. Nie mogę ci obiecać. Mm -hmm. Po prostu ja muszę mieć cęk. Ja się umawiamy wtedy na. Na taki cynk gdzieś tam, że mija mi tam ósma minuta i mam dwie minuty, żeby skończyć. No to wtedy wiesz, nie wiem gdzie będę, tak naprawdę, jak to będzie kupione i czy teraz wrzucę jakąś jeszcze świeżynkę, czy może coś. Wow! Za to jest każdym bardzo... razem oni nie wiedzą, tylko już mnie znają no i jakoś kończę. No wiesz, okay, okay. No, to, wiesz no to tak. To jest niesamowite. Trudno ze bardzo... mną jest tak naprawdę. Znaczy, nie, z drugiej strony łatwo jest, tylko zegar ci dać, po dwie minuty, dziękujemy kończymy. No tak, będę celował mniej więcej. E tak? Ale to faktycznie, to jest niesamowicie dużo improwizacji. E e dużo. No lubię, bo to jest e jakoś tak się już przyzwyczaiłem i nie lubię takich kawałków, bo się nudzę. Rozumiesz. Nawet te żarty, które mówiłem dwa lata temu zupełnie inaczej wyglądają w tej chwili. To są już żarty, które nie przypominają tamtego żartu sprzed tak. dwóch lat. Tylko już już zupełnie poszła. Rzadko kiedy jest tak, że się ustaliło i ten kawałek jest taki gotowiec. Gdziekolwiek będę, tak go powiem. No to strasznie rzadko, ponieważ już nie roznosi w drugim zdaniu, tak? Jeżeli jest jakieś skojarzenie, i inne dochodzi, coś wiesz. Okay. No to to jest. No tak to, to ze mną jest tak niestety. Nudzę nie się. Nie szybko. powiedział, że to niestety. To jest bardzo, super <laughs> dla widzów, bo to znaczy, że każdy... Można iść na ciebie za kilka każdym, razy. W zasadzie nie ma nie ma. Nie powtórzy się nie ma takiego powtarzalnego. No. Wiesz? Pozornie, że tak samo, tak? A, ale. Jest to, ale Z to, to tego inne... nie mówię. to nie, To słyszałem wariacje, tak. Na cały czas temat. są. Jest struna i na tej strunie takie, że tak powiem, struna G. I na tej strunie G. No dobra, i co? Gora Czyli e, z, z, e, kabaret dostał pół roku, nie, 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 nie ułożyło ta, się to z powrotem. Ty Oni się rozsypali. I Jesteś, e, Jerzy Kryszak, jeździsz. I, I co się dalej dzieje? Czy ty w jaki sposób się przebijasz dalej? Czy to jest. Bo teraz, właśnie, tak jak mówiłem, jest internet. My tam śmigamy po internetach, Wiesz a ty co, dalej musisz dalej, się było ta, za, dalej było tak, że były. Jeszcze graliśmy wtedy, graliśmy takie te szopki, czyli była szopka noworoczna. Mhm. A, które potem już zaczęliśmy reżyserować, bo a, nie mogliśmy się do końca z Andrzejem zgodzić y, za Orkiem i? I troszeczkę to z mojej strony było wymuszone, potem jakieś wielkanocne, potem jakieś w e, radio jakieś leciały kawałki, któreśmy grali też długi czas, jeszcze wtedy w radio publiczny, <laughs> jeszcze wtedy tak, to był 95, 96, 97 chyba. Eee, A może... o Polskie ZO, czy ja się mylę? No, Polskie ZO, tak. Polskie to były, to były te, te trzy lata, tak. I w ramach to tego był jeszcze. To jest hit absolutny. Przy... No, absolutny. To naprawdę, wiesz, jeżeli chodzi o oglądalność, bo z tym, że wiesz, kanałów było wtedy trzy, tak? No tak, tak, tak. No, Ale oglądali... oglądalność w pewnym momencie to nabzyknęła taka, jak przy papierze. Naprawdę było 87% oglądalności. Tak? Wow. O tej 19, tam, 18.50. To po prostu. To, co się działo na początku, to oglądalność była taka, że jak nam spadło do 78, to była, oj chyba coś się źle dzieje. Już o, może by coś jednak, coś nowego, no to... Marcin jakoś wtedy pisał, to może coś innego, może zaskoczymy im nową kukiełką. No, my, no i trzeba było wiesz, zamawiać, nam te, rosły te kukiełki, bo chcieliśmy też um, rozszerzyć um, tematykę na, nie na pięciu, nie na sześciu, na, na siedmiu, na ośmiu, a ten się pojawił, a tamten się pojawił, a się pojawiła. No i, wiesz, i trzeba było to rozszerzać. W związku z tym te zwierzęta też w jakiś sposób urozmaicały za każdym razem, albo się pojawił ktoś nowy, tak? Uh -huh. No i to trwało, 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 dopóki no, nie powiedziano nam, że się formuła skończyła, tak? Przy 75% A, no, no już no, się skończyła pewnie przy 68%, ale no już, już, jednak, wow, jednak, okay. tak, już jednak to już jest, to już nie ta, nie ta formuła. I to był taki człowiek tak zwany prawicowy, bardzo ostry, gostek, który był wtedy prezesem i nas po prostu... Wyłyszkowali wy, wy z tego. O, oh, wow. tak, ta. ale, ale widać, że była, był też efekt nie efekt, inaczej inne słowo. Yy, doświadczenie Twojego pisania bieżączki yy, z lat wielu, naśladowania tych głosów, nagle tu się wszystko tak spiło w jeden, w tym polskim zorze, tak, że, że co? umiesz tak. pisać aktualności. wiesz, co. U mnie, Marcin generalnie pisał, ale myśmy z kolei e, trzeba było Marcinowi całą masę rzeczy wyrzucać, bo. Marcin niezwykle zdolny człowiek, mówię o człowieku, który jest teraz po drugiej stronie barykady i jakby kompletnie nie mamy wspólnego języka i już chyba nie będziemy mieli. Natomiast wtedy był Marcin niezwykle... Teraz opierze te swoje science fiction, nie wiem, co on tam robi, natomiast wtedy był niezwykle płodny, ale zawsze potrzebował kogoś, kto będzie z takim sekatorem stał i obcinał mu wszystkie niedobre rzeczy. Ah, okej. Ja to zawsze porównywałem, mm -hmm. że to była puszcza pawia. I teraz z tego pawia trzeba wybrać jeszcze całe fragmenty, nie, nie nadgryzione. Rozumiesz, wtedy mm -hmm. marchewkę trzeba powyjmować, wszystkie te kosteczki ładnie pokrojone, trzeba to przesiać, wysiać, przelać wodą i wtedy zrobić inną sałatkę. Mm -hmm. Nad tym czuwał Andrzej cały czas. Przy piosenkach, a, które żeśmy pisali, do, do, do szopek pisali, a on, on pisał, był Marek Majewski, który go kontrolował, trzymał, nie przepuszczał kitu, rozumiesz? Było od strony bardziej poetyckiej, tamten odbył od zawartości i od rymki tak zwanej. A Marek go pilnował, jeżeli chodzi o, o, o całą konstrukcję środka, żeby to nie było tylko błahe i, i denne głupie polegało na jakimś jednym skojarzeniu, głupim żarcie. I czego Marcin sam w ogóle nie zaistniał nigdy tak. Zawsze miał kogoś przy nim. Albo był Andrzej Zaorski, mhm. albo ja z Andrzejem Zaorskim, albo ja pod koniec. Trzeba było mu to ciąć, 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 ciąć. Wszystko okay. to było tego za dużo, za dużo, za dużo. Trzeba było to naprawdę z jego rzeczy wykrować. Było z czego, to prawda, ale, ale trzeba było brać ten, wiesz, jeszcze dodatkowy młoteczek i poobcinać, poobcinać. I to było świetne. Natomiast były takie sytuacje, że w piątek e, był montaż wszystkiego. W sobotę to leciało, tak? W piątek cały dzień w zasadzie był montaż. Bo tam jeszcze wiesz, jakieś co efekty z muzyka. Czy na nagrywaliście to co tak na żywo. w czwartek były wow. głosy. W, w, w środę były głosy, w czwartek było studio, w piątek był montaż. Jak wow. się coś pieprznęło, coś nowego takiego, że Rozumiem. weźmy to tego to nie nafera. zauważyli, mm -hmm. że to się działo w piątku, wiesz. Po południu, albo wieczorem, że się zadziało, a tu kończymy montaż 22, 23, i nagle telefon, ty, bo Geremek się powiedzmy wywrócił. No. Na schodach i go wiesz, no i teraz z tą ręką, powiedzmy, dwie ręce zabandażowane, tak? I jest w gabinecie Rady Ministrów. No to jak tego nie zauważyć? W sobotę, żeby to nie poleciało? Wow. No to wiesz, to wszystko, albo, albo, coś, albo ktoś coś powiedział, to wtedy szybko telefon nagrywamy. Króciutko, ale nagrywamy nowy tekst, do Marcina, pisz na ten temat, albo, albo dogranie jednej lalki i dosztukowanie, domontowanie. I to było czasami tak, żeby się nic tylko... Nie się tylko nic nie zdarzyło, bo żeś w mordy jeżdżał, żeby się, tylko się prezydent stanów nie wypierdolił gdzieś na schodach, o, wow. bo to dramat. przepraszam. Za, za słowo. Ale to to, to to niezła presja. To przez trzy lata, tydzień w tydzień żeście to robili. Tak było, ta, Ile ta, mieliście ta. odcinków? Żeśmy się na zmianę, jak umówiliśmy się z Andrzejem, że na zmianę to robimy. To ponad 100 odcinków, tak? A, bo potem były odcinki jeszcze czegoś, jeszcze, jeszcze in, innej formuły. Potem żeśmy jeszcze robili tak zwany. To już był mój pomysł, żeby zrobić, żeby rzecz się nazywała Akropolant, czyli to jest, wiesz, demokracja ateńska, tylko były tak zwane maski do połowy z kolei, ale rzeczywiste postacie, tak? Mhm. I no, demokracja ateńska, no, wybieramy senatora. No i, i, i to już były znowu inne, inne kolejne te, takie produkty, które wynikały z tamtego trochę, tak? Czyli z naszej umiejętności głosów, szukania, znajomości kolegów, których co, jak, kim może powiedzieć, nie? więc chcieliśmy to też spożytkować. To poleciały takie potem inne, inne jeszcze kawałki. Ale to było rzeczywiście tak, że myśmy z Andrzejem na zmianę. I reżyserka, i na zmianę montaż, tak? Wow. Jeden robi jeden odcinek już do końca, drugi robi drugi odcinek, trzeci, czwarty i tak na zmianę. A jeździłeś i występowałeś wtedy też. No tak, czego? no w sobotę, wyjeżdżali, wyjeżdżali, tak? Ja w sobotę żeśmy wyjeżdżali, no, tak? Ja niedzielę. W sobotę żeśmy wyjeżdżali od razu w trasę. Dzieci widziałeś w ogóle? Co co no, i... niedziela, no więc to były trudne lata, tak. Co trudne To lata. jest naprawdę dużo pracy, mi się wydaje. To było dużo pracy, to przysięgam ci, że no. dużo pracy. No jakby ja robię wiesz, podcast, jeszcze występuję i tutaj A się to czasami nie wyrabia. Wracaliśmy w niedzielę w poniedziałek, że, w poniedziałek, żeśmy wracali do domów, tak? Wtorek Marcin już pisał, we środę już trzeba było grać. Wow. Nowe rzeczy. W czwartek grać w studio. ale jak było skomplikowane, wiesz, na przykład tam było tak, że a myśmy to robili na nie wiem, 10 minut, tak? Aha. A tam ujęć, ujęć. jedno tylko powiem ci tak. E, była tak. Tania Kwiatkowska była naszą dekoratorką, scenografką. Scenografia była gotowa, ale często było nowe plany były potrzebne, tak? Że na przykład są gdzieś na Hawajach, Srajach, Pidziajach i była sęka do piosenki e, o Hawajach. Był taki refren. ta Hawaje. Zmiana. I wchodziło kanto. I ta Hawaje. Do tego, do tego było tak. Były, były trzy dziewczyny wymalowane całe na czarno. Słoma tutaj. Aha. Kwiatki. I nowa, cały, cały dekor, <laughs> dekor hawajską z błękitnym morzem z tyłu. Tania stawiała dekoracje przez pół dnia, a myśmy zagrali Zagraliśmy 10 sekund no właśnie. tych trzech. Ha, ha, Hawa, yeah. Koniec. I, ten... oh, ja. I Hania, Tania mówi tak, jak to, to do której będziemy zgrywać te dekoracje? Już jest grana na Taniu. Jak to? Postawili ją. Uwaga, dekoracja gotowa. Dziękuję bardzo. 15 minut już było, było po dekoracji. z ta? A tak zwany. Tutaj nam do dziś tego nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Albo wiesz, że tych cięć, taki wiesz, raz, dwa, trzy. Myśmy to grali na jedną kamerę, potem już na dwie. Ale tak naprawdę, żeśmy grali na jedną, na początku. I to było cięcie, cięcie, cięcie. Tam ujęcie trwało po 4-5 sekund. Mhm. A z lewej, z prawej, z lewej, z prawej już. I to wszystko potem montować, to to było siedzenie, siedzenie, poczekaj jeszcze raz, nie za szybko, nie za szybko, nałóż, złóż, złóż, Ta, jeszcze rytm. raz za szybko, jeszcze raz, ja cię kręcę, to... To było troszeczkę takiej pracy. Było, było, było To może było. dobrze, że ci zcięli po trzech latach. że Może jednak potrzebowałeś <laughs> trochę czasu wolnego no, dla siebie. <laughs> troszeczkę tak, troszeczkę tak. A jak się uczyłeś właśnie, też o to chciałem zapytać, parodystycznych elementów właśnie głosów, udawania osób? Czy to po prostu przez to, że e, jesteś po szkole aktorskiej już to wiesz jakoś co, sam nie, nie, umiesz? Nie, to no, nie ma nic wspólnego ze szkołą aktorską. Nic wspólnego. Szkoła tylko ci uczy pewnej odwagi, bezczelności. tak Nic mm -hmm. więcej szkoła ci nie nauczy. No i pewnego tam... A, Szkoła powinna uczyć... Czego szkoła powinna uczyć? Nie nauczyć aktorstwa, tak naprawdę szkoła. Mogą tylko cię nauczyć mówienia prawdy, zmusić cię do prawdy, poszukania tej prawdy w tobie, niczego więcej. Mhm. Czego cię nauczy szkoła? Głośniej, wyżej to od ciebie tylko będzie zależało, tak? I od, od kogoś, z kim pracujesz. Od niczego więcej. Tylko od ciebie. Mogą cię nauczyć myślenia, by postacią, ale nie do końca jaką postacią, że się zamieniasz w rolnika, jesteś rolnikiem dzisiaj mhm. od rana do, do, do poniedziałku. Nie, tylko chodzi o to, żeby przekazać szczerość przez swoją uczciwość, przekazać, dać mu, dać mu, dać tej postaci swoją uczciwość. Mhm. Czyli znaleźć w nim, jeżeli ktoś chce i chce cię zamordować, to daj mu to uczciwie. Chciej go zabić, mhm. ale znajdź Powód. I to jest wtedy kreacja postaci. To nie to, że jesteś rolnikiem z siekierą biegnącym przez, yy, yy, przez miedzy, tak? mhm. A więc czego szkoła teatru teatralna tego nie nauczyła? Mnie nauczył taki facet, który się nazywał Waldek Ochnia, który był genialny. On robił głosy, jakie chciał. Miał tak potworny umiejętność przekształcenia gardła, znalezienia głosu, mhm. że jak ja mówiłem... Jakbyś usłyszał pierwsze kilka odcinków polskiego OZO w wykonaniu Mazowieckiego, to w ogóle nigdy nie wiedział, co to jest. Żebyśmy A -a. nie widzieli twarzy. Ja tak mówiłem, mówię, takim Dopiero nagle usłyszałem, jak mówi Mazowiecki. Żeby... Raz usłyszałem, jak mówi e, Mazowiecki. Tak naprawdę usłyszałem raz, jak się gdzieś lekko tam się coś zastanawiał nad czymś i tak e, myślę... On troszkę miał coś problemu, coś już chyba miał zęby inne i tak, ja to usłyszałem, to mi wtedy dało całość, a jak mówił Michnik, nie miałem pojęcia. Waldek tylko przyszedł do studia i mówi, ja mówię, to jest tu głos, tu jest głos Michnika, nigdzie indziej. I nagle zacząłem, a, 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 a. Jak, było, jak Waldek zachorował... To ja musiałem haftować Michnikiem. Bo jak Walter zachorował, on miał coś osiem postaci, to byliśmy w głębokiej dupie za przeproszeniem. No. Bo nagle tak, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Andrzej robił, Andrzej robił Wałęsę. Oczywiście, na no chcę powiedzieć, to no Andrzej robił. Tak. Bo się nauczył od Ochni. Jak Ochna zachorował albo nie mógł, ich chłopaki, bo z Radomia ja dojeżdżał, nie przyjadę. Jezus, co się dzieje? No to myśmy stawali na rzęsach, żeby pod te lalki położyć te głosy. Wow. A potem ja usłyszałem, jak mówił e, też Wałęset. Ja się tego Wałęsę nauczyłem też od Waldka. A z kolei od Stasia Tyma nauczyłem się e, Jaruzelskiego. Kiedyś żeśmy też jeździli razem i Stasiek, Stasiek coś się czepiał Jaruzelskiego. To był tam 82, tam drugi, trzeci, czwarty rok. Coś mówił o Jaruzelskim i próbował mówić swoim tymowskim głosem, Staśkowym, Tyma. Ale dawał takie. Poszeregował te słowa. Rozumiesz? Takie, bo w sumie się okazało, że Jaruzelski ma taki rytm wojskowy, jak mówi. Mhm. Chciałem powiedzieć, że tego rodzaju wystąpienia okay. powinny być obywatele, obywatelki. I jeszcze miał cmoka. To takim ja dodałem cmoka, mm, mm -hmm. a wziąłem rytm od Staśka, bo usłyszałem Jaruzelskiego w Staśka cytacie. Ja mówię, kurczę, i zacząłem, kołsłyszałem, że go muszę go cofnąć, mlasnąć. i jest owatele, owatelki. I już było, już było to do postaci, wiesz. A to to się uczysz, bo ktoś ci po tę kreskę pokazał, Aha. jak dobry rysownik mówi tak, a robisz tak, a pokażesz raz tak. I to jest ucho myszki Miki. a dalej no tylko tak i tak. Dwa razy tak łączysz tym takim mosteczkiem I jest okay. góra Myszki Miki, chłopaku. Żartujesz, pokaż. Rysuje Myszkę Miki. tym tak? pod wrażeniem, ile to jest takiego samouctwa, że Sam tak powiem. Samo samo tak. samouctwo. Tak. Samo improwizacja, Ta. samouczenie, naśladowanie głosu. Ucho kolegów, i zastanawia się, jak to się słuch. dzieje, dlaczego tak. Z tym, że to też musiała być oczywiście też przyjemność. No zabawa się Zabawa, frajda i, tak. wiesz, i ten ktoś, kogo masz go, za przeproszeniem, w ustach, też raczej powinien mi pasować jakoś. Na jak a dolewaj To ja z przyjemnością mówię, bo to był żywy człowiek. tak? Michnikiem. To byli żywi ludzie. Grem. To żywi ludzie byli. Fantastyczni. A teraz wszyscy mówią albo takim chamstwem, takim językiem środkowoeuropejskim, że to nie możesz się go czepić w zasadzie nic takiego nie ma charakterystycznego. A, no Oczywiście Karciński mówi charakterystycznie, Kaczyński mówi, ale ja pewnie nie miałbym przyjemności, dlatego nawet nie próbuję go usłyszeć. Mm, ale tu mam pytanie do tego a propos występów na żywo z postacią. Kiedy gadasz swoim głosem jako ty, to jest jedna rzecz, ale widziałem y, wczoraj, sobie przeglądałem nagrania z Opola, chyba z 95-6 roku, gdzie robiłeś Mich y, Mazowieckiego na żywo. Uh -huh. Jezus, Maria, ci ludzie tam z krzeseł spadali po prostu. Ty stałeś z tym. No, ta, z paluchem, paluchem tak. Z paluchem <laughs> no, no, i ej, po prostu no. te. I. Tak, tak. Um, Powiedz mi, czy czujesz, że siła postaci granej na scenie właśnie takiej, nawet karykaturalnej po prostu, bo ten Mazowiecki jest ewidentnie karykaturalny. Ta, no tak. Jak, jak, jak inaczej odmówienia swoim głosem to dla ciebie jest? Bez karykatury to nie ma w ogóle zabawy. Wiesz co, ja się... Na czym ja się złapam tak naprawdę, że to, co robię, to jest tylko takim liźnięciem smaku. Że są, tak jak ten Waldek wspomniany, Aha. robił genialnie nie do odróżnienia w zasadzie te głosy. Ja jestem powaltkowym, takim popłuczyną powaltku, okay. rozumiesz? Natomiast jedną rzecz mi daje e, zawód, powiedzmy, no, doświadczenie, czy tam, czy teatr mi dał, że narzucam to widzowi, czy słuchaczowi, że to jest postać. Wałęsy czy Miśnika. Ona nie jest ani idealna, ani nie jest w stu procentach dobra, ale ja narzucam to, że to jest ta postać. Czyli tak, sprzedajesz to dobrze. Sprze sprze muszę, to sprze muszę to opakować, mm -hmm. żeby oni przyjęli, że rzeczywiście no, mówi jak Miśnik. Nieprawda. Ja mówię blisko może, gdzieś tam czasami. To samo jest Wałęsą. Czasami gdzieś blisko. On jest do rozpoznania. Wystarczy, ale. Tak. ale Daję tylko próbkę, a oni mają sobie wyrysować całą postać. Tak, tak To mniej tak. więcej tak jest. Okej, okay, rozumiem. Czyli to nie musi być idealne. Nie musi być. Nie mu no nie, bo Musisz idealne. wierzyć no to... w to, co robisz tak po prostu. Jest, tak okay, jest. Tak dobra. jest tak. Super. Tak jest. Muszę, muszę im dać obrys, a oni się wypełnią. Tak, czasami mam proszę, się jako robi. występujący nie doceniamy, jak wiele widzowie mogą sami na ciebie Absolutnie. nałożyć. Mają swoje kredki projekcji. kolorowanka, tak. a dajesz im obrys. I tak. on tego bociana sobie zrobi tu na czarno tak, tak. wyrysuje, no. Dobrze, to chyba dochodzimy do ostatnich pytań. Już nawet ostatniego. dobra bo już pociąg niedługo. W pociąg się że Tak, <laughs> przepraszam. To ostatnie pytanie. Jakie rady może dać Jerzy Kryszak, młodym komikom, patrząc na całą swoją karierę sceniczną? Jak zrobić, żeby. Pozostać tak jak ty to oczywiście wiele nic, lat. To oczywiście nic nikomu nie powie, ale tylko będę prosił zawsze o uczciwość. O uczciwość. Nikt autentyczność. Nie autentyczność. Okay. A Nie ma co udawać, że jestem innym człowiekiem, skoro takim jestem. Takiego się sprzeda. Jeżeli to sprzedać się jako wartość pewna, mm -hmm. tam nadwartość, to tylko bądź uczciwy, błagam. Nienawidzę oszustwa na scenie. Nienawidzę, nienawidzę. Okej, okay, czyli to jest rada Jerzego na wieloletnią Taka dobrą rada. karierę. TikToka polecasz ktoś czy nie? Jak ktoś chce, niech weźmie TikTok. No dobrze, to Jerzy, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie, że przybyłeś i poświęciłeś mi czas. Pozdrawiam oczywiście Tomasza Kuleckiego, który tutaj nas spada. Tak, o, o, o. I, I mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś jeszcze kiedyś, w jakichś przychylnych okolicznościach równie. Tak, mam nadzieję. bo sympatycznie naprawdę. Dziękuję panu serdecznie. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. <laughs> Dziękuję bardzo Jerzemu, dziękuję bardzo Wam. Jak widzicie, wiele jeszcze można odkryć, co się działo w latach 90. w komedii. Jacy to byli baronowie komedii. Jestem serio bardzo ciekawy tego, jak wyglądała z za kulis scena komediowa, slaszka baretowa w latach 90., bo to naprawdę musiał być ostry, dziki zachód, gdzie ludzie byli rąbani na pieniądze na lewo i prawo, układy, łapówki, w ogóle no, no, no miazga. I mieliśmy dzisiaj pierwszy, jakby powiedzmy, wgląd w ten świat. Ale jeszcze będę wracał do tego i znajdę jeszcze ludzi, którzy mi na pewno o tym opowiedzą, więc zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Mam nadzieję, że za tydzień i do usłyszenia. Cześć!